Cześć mobilki, witam was bardzo serdecznie, z tej strony ja się kłaniam, czyli WB, czyli Wujek Bohun. Moi drodzy, po raz pierwszy zapraszam was w tym 2024 roku na tryb konwój w Euro Truck Simulator 2. Mam nadzieję, że już zestawy są zagrzane, przygotowane do połączenia się tutaj ze mną, no i będziemy śmigać wspólnie. Jak widzicie, dzisiaj ADR-y będziemy ciągnąć do ciężkiej cholery, no. A dzisiaj będzie ciężko i będziemy to ciągnąć z Polski, a dokładnie z Warszawy, aż hen do Rumunii. Miałem przygotowany też inny ładunek, ale coś się stało, że się posrało i tamten ładunek mi zabrało. No i musiałem na szybko szukać innego ładunku, bo ten pierwotny kurs miał być w ogóle w inną stronę świata. Ale, moi drodzy, pojedziemy dzisiaj po obszarach DLC, droga do Morza Czarnego, do mojego ulubionego DLC, w sensie jednego z najbardziej ulubionego. Chociaż nie jest to teraz już mój najulubieńszy z najulubieńszych. No to się zmieniło. No Bałkany teraz stały się moimi najulubieńszymi. No ale no tak czy inaczej bardzo lubię jeździć w tamte strony, także dla mnie jest ok. Mam nadzieję, że dla was również. No i moi drodzy, no cóż, no chciałbym powiedzieć jeszcze jedną ważną rzecz, że zapraszam przede wszystkim do konwoju tych, którzy mają te wszystkie DLC, żeby po prostu nie było czegoś takiego, że wbijacie i przejedziecie się tylko parę kilometrów i no niestety no game over, nie? Także no, tak jak na wizytówce napisałem, polecam jednak te wszystkie DLC do konwojów, żeby mieć. Gramy bez żadnych modyfikacji, ja tutaj żadnych modyfikacji nie odpalałem, no wy to tam, nie wiem, tam podobno można mieć opcjonalne modyfikacje, więc jak tam chcecie, to na własne ryzyko, ale nigdy nie wiadomo jak tam z połączeniem, jedni się łączą, inni nie. Mam nadzieję, że dzisiaj z tym połączeniem problemu nie będzie. Goła, wesoła mapa plus wszystkie DLC bez żadnych modyfikacji. Tak to dzisiaj wygląda. Moi drodzy, a więc żebyście mogli ocenić przede wszystkim, czy w ogóle próbować dołączyć do konwoju, czy też nie, to ja wam pokażę, jak wygląda przebieg trasy. To już ocenicie po zasobach swoich DLC do Eurotrucka. No tutaj zdecydowanie jest wymagany Going East, no chyba każdy ma Going East, no oraz droga do Morza Czarnego. Pojedziemy sobie do takiego mura na targu. Oczywiście, że to jest moja własna interpretacja tego miasta, no ale okej, no umówmy się, że trochę jest tutaj zaleciałości z Cyberpunka. Tam też jest taki mur. No to tutaj pojedziemy do Muresa na targu w takim murze. O, niech tak będzie. Mures to mi się kojarzy z murem. Moi drodzy, do targu Mures pojedziemy na miłość boską. Nie wiem, jak się to też prawidłowo czyta, ale tu sobie polecimy z ADR-ami. Także jeżeli ktoś ma ochotę, serdecznie zapraszam. Moi drodzy, jeszcze się tutaj, zanim z wami prawidłnie przywitam, no to wrzucę już tutaj na ekran, moi drodzy, dane do konwoju, żebyście mogli wbijać. Proszę bardzo, host o nazwie Krepel, hasło 2468. Krepel, hasło 2468. Ja bardzo lubię kreple, więc dzisiaj jest krepel. Oczywiście, że to dotyczy naszego Jedi'a, Ponczusia, Mordusia, Tulusia. Moi drodzy, w takim razie proszę wbijać, ja za chwileczkę tutaj, oczywiście jak wbijecie, no to akceptujcie tamte moje zlecenie, wbijajcie, a ja tutaj się przywitam prawidłnie z gośćmi na czacie. Kto tutaj jest? Hades, Fenix, Grzegorz Wolski, Tomcio Gracz, Grzegorz Wolski po raz drugi, Mirosław Baka, oczywiście witamy serdecznie, Kamil XD, Lacirify, Iceman, są też Jedi, jest też Wojtas, Ponczuś też jest, ale chyba widziałem wcześniej Sarniaka, o ile się nie mylę. MRCH Śląsk też jest, Kamil, Damian na Przegubie, cześć Damianie, New Holland też jest, moi drodzy, Kacper, Jezus, Damian na Przegubie, Boże, coś mi się przypomniał, że ja z tobą miałem nagrywać odcinek. Wybacz mi, człowieku, z całego serca, wybacz mi w nowy rok. Ja się do ciebie zgłoszę już niebawem. Ach... Macie urwanie cyca z tym waszym WB. Michak, Przemek Mazur, Motorniczy KS, Aleksandra O, Jakub Mazur, Artur Granowski, Mati R22, Jeczek, Mirek, Kacper, Paweł Soron, Adam Zawadzki, Iceman 85, Arek Marszałkiewicz, Gumi 755, jest też, moi drodzy, kto? Przemek Mazur,
tutaj Maciej też PIF 78, MTX, Mateusz Suszek i w pozostałych rolach, ale wszyscy ważni. Moi drodzy, witam serdecznie i zapraszam do wspólnej zabawy. Ja sobie tutaj zobaczę, czy już ktoś wbił. Moi drodzy, jest na razie jedna osoba tylko. Jest Maciej, który już podejmuje mój ładunek. Także sesyjka. Mogą być też jakieś problemy z połączeniem się z moim hostem, bo ostatnio takie coś było. Nie wiem, jedni mogli się połączyć, drudzy nie. Ja nie wiem, od czego to właściwie zależy. Może ja powinienem, kurczę, piórko też otworzyć jakieś nowe, no jakiś nowy profil, może ten już mam coś, nie wiem, jakiś... Nie wiem, jakiś uszkodzony czy tam coś. No tak czy inaczej, wiem, że ostatnio były problemy. Ale Maciej ML, no udało mu się wbić. No jest na razie jedna osoba, także zapraszam. Oczywiście, moi drodzy, my tutaj nie będziemy czekać też w nieskończoność, kto wbije, komu się uda wbić, komu nie. Tylko będziemy jechać, a ewentualnie reszta konwoju będzie nas gonić, jeżeli po prostu no, będzie to trwało zbyt długo. Udało się wbić trzeciej osobie. No mam nadzieję, że jednak tutaj ta sesja się zapełni. Dominik wbił jako trzecia osoba. Jeżeli chodzi o miejsce zrespienia w Warszawie, to jak podejmiecie ten mój ładunek, to macie rzut beretem do tej bazy, w której ja stoję i nie trzeba przejeżdżać jakichś tam ciężkich kilometrów do tego punktu. No tak czy inaczej próbujcie, aczkolwiek ja zdaję sobie sprawę z tego, że są problemy, ale te problemy też mogą być, mogą one wynikać tutaj, gdzieś coś jest popierniczone z moim profilem. Ja sobie ten profil muszę założyć nowy. Disraeli, cześć, ja na chwilkę, bo zaraz w trasę ruszam. O kurczę, no to szerokości przyczepności Disraeli ci życzę. Już koniec urlopu, Luxonix pisze. O kurczę, to ty już miałeś w tym roku urlop? O kurnia, temu to fajnie. Chyba, że miałeś jeszcze ten urlop taki, wiesz, taki po świętach, taki, no jest kilka zakładów, nawet u nas tutaj na Śląsku, co koledzy mi mówią, że po świętach dopiero teraz wracają w tym tygodniu do pracy, nie? No to fajnie się ten rok niektórym zaczyna. Ja już musiałem do pracy iść, kurczę. Fajnie macie, że dopiero od jutra co niektórzy. Oj, pozazdrościć. No ja już zapindalałem do pracy w tym roku. Oczywiście, moi drodzy, nie, żebym narzekał, są tacy, którzy chcieliby tej pracy, a nie mają, nie? Nic z tych rzeczy. Piękna przygoda się zapowiada. No, mam taką nadzieję. Moi drodzy, na razie tylko 3 osoby wbiły. Nie wiem, ja podejrzewam, że tam są jakieś problemy z tym serwerem. 4H odcinka z FC6, chyba się uwolniłeś z mojego kaganca ograniczonego czasu, a sąsiad odpuścił z wiertarą. Dziś z chęcią zobaczę ten odcinek, coś tam narobił, Simon pisze. Czy ja wiem, czy ja się uwolniłem? Ja nie musiałem się z niczego uwalniać. Nie rozumiem tej interpretacji twojej, Szymon. Dlaczego miałbym się uwalniać? Jak ja bym się chciał uwolnić, to bym nie proponował komukolwiek współpracy. Nie rozumiem tego. Tak, ale miałem problem z sąsiadem, który tutaj wiercił w ścianach i faktycznie umówiłem się z Simonem na 12, że będziemy nagrywać Cyberpunka, Jezus, Far Cry'a, a tutaj jak na złość o tej godzinie, no tuż 5 minut przed godziną zero, sąsiad z wiertarą w te ściany. Ach, normalnie, jakby chłop wiedział, że jesteśmy umówieni, nie? Ale na wielkie szczęście po 15 minutach skończył. Także już po 15 minutach byliśmy fertyś. Wolę być w robocie niż ciągle w domu siedzieć, Michał pisze. Aż tak w domu źle masz? O kurde. No mam nadzieję, że to jest tylko moja błędna interpretacja. Ja bym ta wolał w domu z rodziną posiedzieć, no. No nie wiem, no kto co woli. Witaj wujaszku, pozdrawiam Rowu Onka z UK. Od Filipka i Juleczki, miłej niedzieli dla wszystkich, szerokości, przyczepności. Dziękuję Kodrigo i tutaj jeszcze raper też dziękuję za super czat. Dzień dobry wujcio i czaty. Cześć, cześć, witam bardzo serdecznie. I jak i ciebie, czekajcie, bo wam tutaj serduszka powklejam. Oczywiście, że tak. Proszę. Serducha poleciały, moi drodzy. Dziękuję za super czaty. Jak i PK Kodrigo, tak i Rapper 782, no i oczywiście Dorotce.
Cześć WB, tak to jest, jak sąsiad robi remont. Ale kurde, w naszych blokach to, wiecie co, to jest 365 dni w roku i są remonty, nie? Moi drodzy, mamy już sesyjkę 5:8. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że ciężko jest ten serwer znaleźć. Moi drodzy, jeżeli chodzi o ustawienia serwera, to ja ustawiłem tak. Ustawiłem, że ma być trafik i opcjonalne mody. Więc jak te dwie funkcje sobie tam włączycie przy poszukiwaniu hosta, no to powinno chyba być lżej, nie? Nie wiem, może powinienem nawet od początku o tym powiedzieć, nie wiem, tak mi się wydaje. Także ja tylko te dwie opcje tam mam włączone i oczywiście na 8 slotów jest włączone, ale już ostatnio, jak chłopaki robili na święta i jeszcze przed świętami jak robili te eventy, to gdzie robiliśmy, moi drodzy, te ciężarówki, podobne do ciężarówki od Iwonki, mieliśmy właśnie różnego rodzaju spotkania, to ja już wtedy też miałem problem dołączyć do innych. Tutaj coś w tym moim profilu nie ten tegesi. Ja naprawdę muszę go totalnie zresetować, utworzyć nowy pod multiplayer, ale dzisiaj no, chciałem jeszcze sprawdzić, moi drodzy, czy się uda z wami spotkać i ja widzę, że serwer jest już muszka zapełniony w 100%. 9 zł 50 groszy. Już nie lata muszka. Co tam u ciebie, wariacie? Pyszne jedzonko powykładałeś na święta, nie powiem, skorzystaliśmy z ekipą. A teraz były. Siedzę w ukryciu i obserwuję live'a z pierwszego rzędu, a ty, głuptasku, jak zwykle nieświadomy. Ja cię tutaj znajdę, muszko owocówko. Ty pewnie tutaj w tym moim kwiatku siedzisz na rurkach, nie? Słuchajcie, bo ja mam tutaj kwiatek, ja wam tutaj sfotografuję. Mam tutaj taki dupny kwiat. Czekajcie. Wielki kwiatek tutaj mam, tylko se jeszcze coś takiego o zrobię, żeby było lepiej widać ten kwiatek. Mam taki tutaj dupny kwiatek. O! I ta muszka owocówka pewnie siedzi na tym kwiatku. O! Taki wielki kwiatek tam mam w rogu, widzicie? Tak zwisa sobie na monitor. I od góry idzie lampa Apache. No właśnie, i ta muszka owocówka pewnie tam siedzi, małpa zielona. Ale czekajcie, ja ją dopadnę jeszcze. Z laczkiem. I się skończy. Tam całe stado tych muszek owocówek siedzi. Moi drodzy, okej, bo my sobie tutaj gadu, a chłopaki się pewnie i dziewczyny już zbierają koło mnie. No oczywiście tak, jest Maciej ML, jest Dominik.pl. Czekamy tutaj na resztę. Mirek się już tutaj podpina. O, Mirek jest! Jeszcze w świątecznych ciuchach widzę, w świątecznych barwach. Mirek się już podpina. Moi drodzy, podjeżdża Dawid, też będzie się pewnie podpinał. Tutaj jest strefa bezkolizyjna, jakby coś. Jest włączona strefa bezkolizyjna, ale na wszelki wypadek, ja na przykład powiem wam szczerze, nie lubię nawet w tej strefie bezkolizyjnej wjeżdżać ciężarówką w ciężarówkę, bo wtedy te tekstury przenikają przez kabiny i na przykład chcesz zmanewrować czy coś, no to jednak przeszkadza, nie? To jednak przeszkadza. O, tutaj chłop zniknął. Nie wiem, co mu się stało, ale wziął se i zniknął. Nie wiedzieć czemu. O, już jest Dawid, ale na chwilkę go zabrało stąd. Proszę bardzo. Więc Dawid podjeżdża też Big Dick Back, Forthe, o Jezus, ale długi nick ma chłop. I jest też Xarxen 11. Także panowie tutaj prawdopodobnie będą się już podpinać. Możecie albo tutaj się z nami ułożyć, albo po prostu możecie stanąć sobie gdzieś tam z drugiej strony, jak wam po prostu wygodnie. I nadjeżdża również Gadzina. Także zapraszam, moi drodzy, i już jest trackerska rodzina. Zrymowało mi się z Gadzina, także tak się dzisiaj udało. Iceman, z czego ty się śmiejesz? Z muszki owocówki, która mnie tutaj prześladuje? No, już tak myślałem nad jakimś preparatem, żeby to ustrojstwo przegonić, ale faktycznie, tak jak tutaj chłop w donecie napisał, było bardzo dużo owoców na święta. Wiecie, jak to zazwyczaj, nie? Mandarynki, pomarańcze, grejpfruty. Mandarynek było chyba najwięcej, bo ja uwielbiam mandarynki. Ja bym mógł całymi kilogramami jeść mandarynki. Ja jestem mandarynkowym pożeraczem. Ja nie znam umiaru, jeżeli chodzi o mandarynki. Jeszcze jak są fajne, ja lubię ten gatunek mandarynek, gdzie są te takie skórki, które odchodzą aż od tego owoca, nie? Takie, ja to nazywam pompowane mandarynki. Ja je uwielbiam, ten gatunek. Jest słodki i fajnie się je obiera, Adam, nie? PL. Super, one i jejku. Jak widzę, to od razu kupuję. Witam serdecznie, jutro już o 8 do pracy, do 15. Mam nadzieję, że szybko zleci. Pozdrawiam. Pewnie się szybko zleci. Adam, kurde, nim się obejrzysz. Moi drodzy, a więc tak, ja was tutaj muszę przeliczyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem.
Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jest nas tutaj cała rodzinka. Moi drodzy, jeszcze raz. Witam tutaj kolejno odlicz. Może od tych, co tutaj przyjechali na początku, czyli tak. Albo tutaj po prostu od mojej prawej polecę, w tamtą lewą. Big Dick, może tak sobie to skrócę. Mirek 1989, Jo tam stoja potem, Maciej ML jest, Dominik PL, Dawid jest, Xarksen 11 i tutaj gadzina podjeżdża. Moi drodzy, jeszcze raz przypomnę wam, jak to będzie wyglądało logistycznie. Będzie to wyglądało tak, że ruszamy z Wawy, jedziemy, moi drodzy, w stronę Koszyc, potem jedziemy przez Debrecz, odbijamy na Klusz, na Poka i, moi drodzy, lądujemy w Targu Mures. Mamy do przejechania 1018 km. Potem, jeżeli skończymy w miarę w fajnym czasie konwój, to ja przeskoczę na ten mój główny profil, na profil pod tytułem Skyline, gdzie prowadzę swoją kampanię główną i jeszcze pojeżdżę sobie z wami, znaczy z wami, no przy was w singlu. Natomiast no taki konwój na 1000 km ja uważam, no w sam raz jest tak w pytunie i satysfakcjonująco. Też nie chciałem robić tego konwoju na, nie wiem, 2000 km, żebyśmy tam zdążyli po prostu zajechać, biorąc pod uwagę różne wariacje kompasu. Także, moi drodzy, za chwileczkę ruszamy. Mi się wydaje, że chyba od lewej strony będziemy startować, nie? Lewa strona może startować. Wujku, tak dla twojej świadomości, Big Dick po angielsku to znaczy wielki ku.tas, więc może jakoś inaczej nazywaj tego chopa. No ale on sam się tak nazwał, no przecież sam tak się nazwał, Big Dick Back, no. No to jak on taki chce być, no to co ja mu będę, wiesz, odbierał. Moi drodzy, ruszamy tutaj od lewej, tak jak Sarksen odjechał, Dawid, Dominik, Maciej, Mirek, potem ja, potem Mirek, Big Dick oraz gadzina. No. Słuchajcie, no przecież to ja nie odpowiadam za wasze ksywy, to wy sami za to bierzecie odpowiedzialność, ja nie odpowiadam za te treści, które wy tutaj zostawiacie przy okazji, no. Jeżeli tak się chłopce nazywać, no to niech tak się nazywa, no. Chociaż ja już tutaj niejednokrotnie miałem przez wasze ksywy jakieś problemy, nie? No, tak jak na przykład przez Gorol Sosnowca, a już byłem wyzywany, że my się wyzywamy od Goroli i od Hanysów. To nie tak, po prostu chłop tak się nazywa. Ja nic na to nie poradzę. Chłop tak się nazwał, bo tak chciał. Okej, okay, czemu tam stoimy? Dominik PL, czemu stoimy? Czemu nie jedziemy? Co tam jest grane? Halo, Dominik PL. Adam PL, 9 zł 50 groszy. Wczoraj mi się bardzo podobał live z SnowRunner, fajny był, poważny temat. Pośmiać się można, ale dla mnie tylko z granicami. Poważne sprawy też dobrze, że są poruszane. No do Adam PL, no różnie to bywa. Dominik nam zniknął. Coś może chłop jakieś problemy miał. Coś może mu tam wyskoczyło. Coś może mu tam nie zaprądziło. No cóż, trudno, moi drodzy. Okej. Okay. Czasami i tak bywa. Adam, no cóż, czasami i tak bywa, że ciężkie tematy trzeba też poruszyć. Przygotuj się do skrętu w prawo. Jeszcze raz, Maćku, co mówiłeś? Skręć w prawo. Oj, bardzo słabo, Maciej, ja słyszę. Macieju, niestety bardzo słabo cię słyszę. Prawie w ogóle cię nie słyszę. Dobra, ja sobie tutaj dam też głośniej. Muzyczkę troszeczkę w ciężarówce ściszę, tak żeby tutaj chłopaków, no, móc posłuchać. Piotrunia, no, to ja, Piotrunia, może pamiętasz. No ale, no, no tak żeś się nazwał, że tutaj ludzie mówią, że brzydko żeś się nazwał. Więc okej, no będę pamiętał, że jesteś Piotrunia. No ale sami sobie takie ksywy bierzecie, no także no nie moja wina, no. Jak ktoś chce być Bidikiem, to będzie Bidikiem. No. Dobra, moi drodzy, zjeżdżamy na prawy i powolutku. Ja tak, panowie, sugeruję na autostradach tak 85 zapinać na tempy mat i tak, no wiecie, tak nie lecieć na łeb na szyję, tak w miarę rozsądku, na landóweczkach 70, no i tyle, nie? Tak ja proponuję.
Moi drodzy, niestety, ale inaczej nazywaj tego Chopa. Chopa. Kurde, słuchajcie, no to... To już, ja powiedziałem, ja nie odpowiadam za treści, które zostawiacie na tym kanale. Dobra, bo chyba przesadziłem z wyciszeniem tej muzyki. Chociaż nie wiem, czy teraz nie ma następnego utworu. A, jeszcze na żółtym przeleciałem, To było jeszcze długie żółte. Gorący Maciej, 9 zł 50 groszy. Lepszy Big Dick niż mały koliberek. Okej, okay. No dobra, zostawmy już tego Big Dicka i koliberki, okej? Okay? Zostawmy ptaki wszelakiego, że tak powiem, gatunku. No, no i tyle. No, pozdrawiamy przy okazji różne ptaki. Dobra, moi drodzy, co tam piszecie? Dzisiaj będę miał troszeczkę utrudnione czytanie waszego czatu podczas konwoju, no bo po prostu no, nie mogę zatrzymać tego, no nie mogę spauzować, żeby przeczytać wasze dłuższe wpisy. No niestety. Teraz mam za głośno znowuż. Tak do 30, o, do 30 decybeli, czy 30 czegokolwiek tam, co tam jest za miarę tutaj ustawienia głośności. Czy nie wiem czego, czy 30 decybeli, 30%, 30 czegokolwiek. Dobra, nazwa konwoju jest inna. Absolutnie nie, nazwa konwoju jest Krepel. Jak nazwa konwoju jest inna? Masz konwój, host, Krepel. Jakby była inna nazwa konwoju, no to jakby tutaj panowie wbili do tego konwoju? No powiedz mi. Jest Krepel. Jest tak, jak jest podane na monitorze. Tylko z tym, że już sesji możecie nie znaleźć, bo jest pełna. Adam.pl 9 zł 50 groszy. Powiem ci, że od parę miesięcy mam autko Suzuki Swift i naprawdę bardzo fajnie mi się jeździ i nawet dobrze się zbiera, jest dość szybki, jestem zadowolony ze swojego samochodu. Tak? O widzisz, kurde, no to musisz mieć jakiś mocniejszy silnik, bo moi rodzice mieli kiedyś Suzuki Swift, no i tata narzekał, że ten samochód widzi górki wcześniej niż one są, nie? Ale on miał... Nie wiem, ja już nie pamiętam, jaki on miał silniczek, ale on miał chyba ten najsłabszy silnik w tym Suzuki, nie? No, narzekał, kurde, że to auto w ogóle się nie zbiera, nie? No, ale teraz ma Hyundai'a i nie narzeka. No, jakoś ten, no, to widocznie masz jakąś mocniejszą jednostkę. Bo to zależy też, jaką tam masz jednostkę napędową, nie? Ja nie pamiętam, jaką ojciec miał tam tą jednostkę napędową, ale narzekał, że samochodzik strasznie po prostu jedzie powoli, nie? Że nie umie się rozkulać tym autem, nie? A pod górki to już miał tragedię. Ale to wiadomo, no, mój tata jest chłopem przy sobie, ja nie powiem, to jest człowiek, który, kurde, normalnie, ach, wygląda jak bramkarz, nie? No mama też, także no, wiadomo, taki samochodzik z takim silniczkiem, no, tak czy inaczej, no. Najważniejsze, że jesteś zadowolony i że spełnia twoje wymogi. To jest najważniejsze, że ty się w tym samochodzie dobrze czujesz. Oczywiście, jeżeli chodzi o motoryzację, każdy z nas ma jakąś swoją ulubioną markę, jakieś tam ulubione podejście do tych, jakieś tam swoje podejście do tych marek. No, ja jestem bardziej sympatykiem azjatyckich marek, no już tak mam, stety albo i niestety. Dobra, tutaj coś. Dobra, Dominik.pl będzie wyprzedzał Xerxena. A ja chyba za Xerxena wjadę sobie, ja chyba nie będę wyprzedzał. O, ja sobie za Xerxenem, aczkolwiek powinniśmy od siebie trzymać większe odległości, nie? No to musimy się pilnować z tym, że w trafiku na konwoju, zwłaszcza autokary, lubią robić jakieś dziwne rzeczy. I to już mieliśmy niejednokrotnie na konwoju, więc no trzeba uważać tutaj na te cholerne autokary. Mamy też, moi drodzy, ładunek, który no jest pod dobrze wyposażone ciężarówki, pod mocne ciężarówki. Także, kurczę, no tutaj też te przyspieszenie, no mam takie troszeczkę mozolne, nie? Nie do końca mam przystosowaną tą ciężarówkę pod ten ładunek, ale oj tam, damy sobie radę. Każdy kierowca w każdych warunkach sobie poradzi, że tak powiem, albo powinien przynajmniej. O, no nie powie, no nie gadę, że będziesz mnie zajeżdżał. No co za chłop? Piotrunia, patrzymy w lustereczka, a nie zajeżdżamy. Halo, halo. Dobra. I osobówka tutaj jeszcze... Osobóweczka tutaj się jeszcze cisnęła. No i ja tutaj za chłopakami.
adam.pl 9,50 zł. Ja mam silnik pierwszej 3 prawie ze 100 koni benzyna. No spoko. Adam.pl, no mi się wydaje, że na taki malutki samochodzik to wystarczy, nie? No taki malutki samochodzik to wystarczy, jak jeździsz sam, jeszcze no to wiesz, no. Od kiedy bawi... co? Od kiedy bawisz się w ETS 2? Od kiedy ETS 2 w ogóle jest na rynku, a przed ETS 2 bawiłem się we wszystkich poprzednikach ETS 2, czyli kolejno, znaczy może nie kolejno, ale w takich tytułach jak German Truck Simulator, UK Truck Simulator, Euro Truck Simulator, potem, a jakie potem? Przed tym były Hauliny, 18 stalowych kół, Across America, Jezus, ile tego nie było. Była taka jedna odsłona też, która nazywała się Konwój, ale tamto, proszę nie mylić z tym konwojem, który tutaj teraz mamy, bo to nie była gra pod multiplayer czy coś w tym stylu, tylko to była gra pod singla i jeździło się za ciężarówkami, które były trafikiem. I robiły się tam takie, pamiętam, jak na przykład wyjechaliście i dołączyliście do ciężarówki w trafiku, tych ciężarówek bardzo dużo tam jeździło, chyba więcej niż osobówek, tak była ta gra skonstruowana. I zresztą w ogóle ta gra nie była lubiana przez graczy. Ja pamiętam, ona na wszystkich forach tematycznych, bo wtedy były bardzo popularne fora tematyczne, nie tak jak dzisiaj Discordy. No i ona była mega krytykowana, ta gra. To była chyba najgorsza odsłona wszelakich tracków z studia SC Software, z tej stajni. No i tam się po prostu wlekło za tymi ciężarówkami z trafiku i robiła się taka ikona u góry, ile jest ciężarówek w konwoju, nie? Ale ani mapa nie była dobra, ani pomysł nie był za bardzo dobry, bo te ciężarówki z AI no jeździły po prostu strasznie powoli, graczy to denerwowało, mało tego, jak jakaś ciężarówka w konwoju się wysypała, no to była tragedia, ten konwój się przerywał, wszystkie ciężarówki skręcały w prawo, no było to po prostu mega słabe, no i to też próbowałem. Był też Long Haul, który też zdobył troszeczkę krytyki za to, że właściwie był kopią Haulina, tylko tam dodali chyba z kilka miast na tej mapie i nic więcej tam nie było nowego. Chyba, że tam chyba coś było jeszcze z ciężarówkami, ale już nie pamiętam co. Tam się jeszcze jakieś ciężarówki różniły. Ale ogólnie, no to też studiu SC Software było zarzucane, że Long Haul było grą niepotrzebną, że mogli po prostu zupdate'ować Haulina, no ale na tamte czasy no nie było czegoś takiego, że był Steam i przez Steam można było sobie te takie szybkie update'y robić, no. Właściwie studio SC Software na Steama weszło dopiero z Eurotrackiem, nie? No. Także no i chyba wcześniej z tym, chyba wcześniej jeszcze weszło z Scania Track Driving coś tam, już nie pamiętam jak się ta gra dokładnie nazywało. To co tam robiło się manewry i tak dalej, bo tam się statystyki przez Steama porównywało z tymi, z przyjaciółmi, nie? Tam jak mieliście kogoś na Steamie i z tymi globalnymi. No to wcześniej chyba właśnie STDS był na Steamie, ale tak, no to za czasów Long Haul, Haulina, no to jeszcze te gry nie były na Steamie. No wtedy jeszcze Steam tak nie funkcjonował, no. Chyba jeszcze wtedy nawet Steama nie było, z tego co ja sięgam pamięcią. No i kurde, no chłopie, jeszcze w ogóle to, jeżeli chodzi o moją trackerkę, taką wirtualną, to ja zaczynałem, nie wiem czy jeszcze pamiętacie taką pozycję, King of the Road, i tam to dopiero się śmigało, kurde, ta grafika drewniana, te śmigłowce nad każdym skrzyżowaniem, te dzikie pościgi, znaczy właściwie to wyścigi z konkurencją do miejsca rozładunku, ale już w tamtej grze był ładunek drobnicowy, tam mogliście sobie na przykład wziąć Renault Magnum i mogliście sobie na przykład robić jakieś tam drobnicowe ładunki, że na pakę bierzecie tyle tego, nie? Tam już takie coś było, a dzisiaj mamy XXI wiek i w update'ach dostajemy księżyce, a nadal nie mamy kuźwa drobnicowego ładunku, to cię pieron na miejscu może strzelić, no ale no cóż, no jest tak jak jest, no i tyle w temacie, no co mam wam więcej powiedzieć, no.
Także no to moja zabawa w ogóle z wirtualną trackerką to nie, że od ETS-a, to już jest od lat, już mam swoją historię, że tak powiem, w tych grach, no bo już od lat miłuję się w ciężarówkach, nie? No właśnie. Dzień dobry, moderacja, patroni oraz wszyscy. Cześć Jakubie, cześć i pozostali na czacie. Cześć Jakub, cześć, witam cię poeta. No, dzisiaj wolne? No mam taką nadzieję, nie? Kiedyś trzeba w końcu też odpocząć. Ach, cholerne słoneczniki. O, mijamy je szybciutko. Witam serdecznie, cześć Kamil. Toxic Matrakir 5. Jaki masz track ear? To jest piątka, nie wiem czy jest szóstka. Bo ja pamiętam, że już... znaczy, wiecie co, ja tego track eara mam już od kilku lat. Ja go dostałem w prezencie. I to jest ta wersja amerykańska, ponieważ on został kupiony w Ameryce i został mi przysłany z Ameryki. Ja mam tą wersję, którą chyba też, to jest chyba ta sama wersja, co na Europę była sprzedawana, ale ja mam 4 Adam diody PL, na podczerwień. 9 złotych. Natomiast ktoś kupował teraz track eara i miał tylko 2 diody. Alfa Romeo Mito pierwszego 3, prawie 120 koni, takie niskie zawieszenie w środku, taki prawie luksus, taki sportowy samochód i dawno już go nie mam, a szkoda, taką radość miałem i się popsuł, szkoda, smutna buźka. No, Alfa Romeo, to były fajne samochody, ale bardzo awaryjne. Znaczy, marka słynęła z awaryjności, nie? Alfa Romeo bardzo lubiła się psuć. Tam, kurwa, co chwilkę coś się sypało. Ja mam kumpla, który miał też Alfa Romeo, kochał ten samochód i nienawidził go, nie? On był normalnie jak OMSI 2, ten Alfa Romeo, nie? Ten samochód naprawdę kochało się i się go nienawidziło zarazem. Tutaj chłopaki do pompy się ustawiają. A w ogóle jak u mnie ze stanem paliwa? O, ja mam pełny zbiornik, to ja mogę sobie darować tankowanie. Aczkolwiek, no, poczekamy tutaj na chłopaków z boku. Oczywiście... Kto chce, to tankuje. Tutaj są dwie pompy w sumie. Dominik PL, kurde, ty znowu ształujesz. Co tam jest u ciebie grane? Moi drodzy, słuchajcie, jak możecie, to wymieńcie Dominika PL, bo on tam znowu, kurde, może ma jakieś problemy. Dobra, tankujemy, dotankuję. Tutaj są dwie pompy, podjeżdżajcie. Dominik niestety ma problemy bardzo często w takich miejscach, gdzie no, łatwo jest zaształować, nie? Ignaś, 9 złotych 50 groszy. Wczoraj było święto, więc byłem z rodzicami w kościele. Dzisiaj również byłem o 9:30. Teraz oglądam twojego live. W tym tygodniu mam kilka kartkówek po świętach. Potem się pouczę, potem może coś poczytam. Pójdę spać około 22. Dobrze zaplanowany dzień. Zobaczcie, jak chłop ma to wszystko poukładane. Dzięki, Ignaś. No i cóż, no, życzę miłego dnia. A, Mirek tak ryzykownie, tak gwałtownie na prawy i stoi i czekamy. Dobra, moi drodzy, stoimy, czekamy. Niech tam panowie sobie potankują i za chwileczkę będziemy ruszać. Wujku, jak wujka córka? Akreox, dziękuję, wszystko w porządku. Coś tam ogarnia, jakieś tam swoje rzeczy. Jakieś tam, kurde, prace szkolne. Dobra, możemy jechać chyba, nie? Co, możemy jechać, tak? Wszyscy gotowi? Okej, okay. Rozumiem, że sygnały oznaczają tak. Dobra, no to ruszamy. Mirek, jedź sobie przede mną, jak chcesz, ruszaj. No, będę świecił Mirkowi prosto w ten. O, i moi drodzy, widzieliście, co Mirek zrobił? Widzieliście, co Mirek zrobił? Tak prawidłowo powinno się dziękować na drodze. Nie awaryjnymi, o tak, bo ktoś może pomyśleć, że to jest hamowanie awaryjne, tylko na przemian szybko kierunkowska z lewej, prawe, lewe, prawe. Tak właśnie zrobił Mirek i zrobił to prawidłowo. 9 złotych 50 groszy. W moim domu z okazji świąt jest rodzina. Jest babcia, dziadek oraz ciocia. Wczoraj spędzaliśmy razem popołudnie. Jedliśmy ciasto, piliśmy herbatę, oglądaliśmy film. Dzisiaj też są. Może zrobimy to samo. Jutro mają wracać do domu. No to cóż, no to życzę wszystkiego najlepszego tobie i rodzinie. Och, Ignaś.
Okej, okay. Bardzo, bardzo są interesujące te twoje, że tak powiem, zwierzenia z twojego dnia. Okej, okay. Życzę wszystko, wszystkiego najlepszego tobie i rodzinie. Moi drodzy, tak, tutaj Piotrunia napisał i jeszcze Filip napisał. Pozdrawiam i mam już odznakę Gold. Super, wow. Moi drodzy, właściwie Filip, dziękuję ci za tak długie wspieranie, że zdobyłeś odznakę Golda, ale moi drodzy, ja te odznaki będę jeszcze levelował wyżej, bo YouTube dał nam możliwość levelowania wyżej tych odznak. Teraz jest Gold i potem muszę tam wymyślić jakieś inne, bardziej prestiżowe, że tak powiem, tarczki. Będą jakieś tam platyny, będą tam jakieś, kurde, inne jeszcze, no nie wiem, stal nierdzewna, stal chirurgiczna, platyna, tytan, nie wiem, coś tam. Co za chłop. Nie no, oczywiście ja żartowałem z tą stalą nierdzewną, okej? Ale coś tam będę musiał powymyślać, jakieś jeszcze rangi wyżej. Tylko z tym, że z tego co widziałem, YouTube od rangi tej najwyższej, tej pierwszej sorty, czyli w tym przypadku Goldy, on tam dawał to, ten próg wspierania coś dopiero chyba po trzech, albo nawet i coś jeszcze nawet więcej miesiącach. Także na razie nie czuję na sobie takiej presji, żeby te rangi już wprowadzać, ale informuję, że takie rangi będą wprowadzane. Także dla wszystkich Goldenów informacja i dla wszystkich zainteresowanych, że będą wyższe rangi. Tylko jak na razie i póki co ta różnica pomiędzy Goldem a tą następną jest tak duża, że nie muszę się z tym spieszyć. Groszy. Ignaś, pozdro chłopie, ale twoje donaty mnie bawią bardziej niż nie jeden suchar. Masz talent, twarz ze łzami radości i jeszcze te reakcje WB, twarz ze łzami radości. No, no słuchajcie, no, co mogę powiedzieć, no, chłop ma dobrze poukładane po prostu dni, tak, grafik ma dobrze poukładane, on no, dokładnie wie, co kiedy będzie robił. To jest jeden z tych ludzi, którzy stoją przede mną i nie mówią mi, że im się nudzi, że oni nie mają co ze sobą zrobić. On ma wszystko rozłożone w planie dnia. Dziękuję, do widzenia, no, i to się szanuje. Ja już wielokrotnie na kanale mówiłem i powiem to jeszcze raz. Ja wiem, że co niektórzy są na mnie o to źli. No trudno. Strzelcie w pysk i wybaczcie. Ale ja nadal nie rozumiem ludzi, którzy do mnie mówią, że im się nudzi. Jak się można nudzić? To ludzie kochani, no jak? Przyjdźcie do mnie, ja wam dam tyle roboty, że nie będziecie się nudzić. O, tego najbardziej niegrzecznego postawię do mojej skrzynki mailowej. Niech tam odpisuje na te wszystkie maile. albo jeszcze, nie wiem, no, grafik by mi się przydał. Zgłosił się do mnie ostatnio grafik. Wujek, no jak chcesz, to ja ci tam będę ten, banery robił i ten. No to nie ma sprawy, odpisałem do niego, nie ma sprawy. To czekam na jakieś te propozycje. Napisałem mu, co ja tam, jak ja to widzę. No... I chłop miał się odezwać do trzech dni. Nie, miał się odezwać na następny dzień. I jakoś się, do dzisiaj go nie widzę. Chłop wziął i się stracił, nie? W sensie ja mam chyba zbytnio wygórowane żądania co do grafików, bo co ten tym autobusem robi? Mirek go tam z przodu obserwuje i się pewnie śmieje. Mirek, weź go tam trzaśnij laciem tego chłopa z tego busika. Co on tam w ogóle wyprawiał, ten chłop? Jechał do przodu, do tyłu. Co to tam? On tam chyba na ten pójdzie, dmuchać chyba mi się wydaje, coś. Dobra, ty się tutaj osobówką ciśnie, za wszelką cenę chce przerwać nasz konwój. Okej. Okay. Tutaj kolega z branży puści nas, czy będzie jednak jechał? No dobra, jedź tym Mercedesem, ale powiem wam, że jak na kompilację z tego, z losowania gry, jak mają wyglądać te trafiki na tym, no to ten Mercedes z tą naczepą strasznie mi się podoba. Ładnie jest dobrany kolorystycznie. Super, kurde, jeden z najlepszych zestawów z trafika, którego widziałem. Tak jakoś po prostu kolorystycznie, tak zespolony ze sobą, nie? Fajnie, fajnie to wygląda. Mam ja włączone światła, a tak, kurde, długo ich nie widać przede mną, tych świateł. O, fotoradar. Uważajcie mobilki, puszka. Czekajcie, takie... O, jejku! O,
Słuchajcie, bo ja tutaj niestety no, nie mam takiego komfortu podczas konwoju, że mogę sobie zatrzymać grę i was czytać, więc ja czasami będę tak na szybko was czytał, nie? Nie dociera do mnie, jak w domu można się nudzić. No do mnie też to nie dociera, no. Ja już to mówiłem kilkanaście razy. Zawsze jest coś, co chciałeś zrobić, albo zawsze jest coś, co zalega. Albo sobie jakąś grę włączę, albo jakiś serial zobaczę, albo jakąś książkę przeczytam. 50 groszy. Dzień dobry, gdzie można składać oficjalne propozycje biznesowe na pana kanał? Uważam, że może pan się przy mnie znacząco rozwinąć i chętnie omówiłabym szczegóły. Jadwiga lat 80? Wolna singielka? Mogę się przy pani rozwinąć? Trzymaj się prawej strony. Ja panią przekieruję na mojego maila. bochun2006@gmail.com. Ale ja trzymam panią za słowo, jeżeli chodzi o ten zwrot, że mogę się rozwinąć. Także ja bym chciał się rozwijać. Nie to, że jestem teraz niedorozwinięty, w sensie, wiecie, no, żeby tutaj ktoś źle tego nie zrozumiał. Chociaż czasami mogę tak się zachowywać. Ale to jest krótkotrwałe, to są krótkotrwałe efekty, nic stałego, to takie tylko, wiecie, takie napady, że tak powiem, a potem to znika, nic nie widać, no właśnie ja też nie widzę tych moich świateł, no niby świecą, nie, no tak jakoś, nie wiem, co, znaczy one tak świecą już od tego update'u, kiedy te światła poprawiali, ale teraz to ja już w ogóle ich nie widzę, nie. Znaczy wiecie, no, studio SS Software zbierało baty, że w ciągu dnia te światła było widać na asfalcie. Jakub, no i zrobili Paluch, tak, żeby już nie było w ciągu dnia, jak widać. 50 groszy. Od wczoraj mam wolne i jestem jednocześnie w Szczecinie. W nocy byłem w klubie się wybawić. Dzisiaj niedziela WB, a potem będzie obiad. Po obiedzie idę do kina na Akademię Pana Kleksa ze znajomym. Potem kolacja i dowyrka twarz puszczająca oko. Panie! Co? Tak po prostu idziesz na Akademię Pana Kleksa? Ja bym też chciał pójść na tą Akademię Pana Kleksa, no ale nie mam z kim. Żona nie pójdzie, córka powiedziała, że nie pójdzie na Akademię Pana Kleksa, powiedziała, że nie jestem zainteresowana i tak samemu mi iść, to tak głupio. I dlatego, moi drodzy, wynajmę czyjeś dziecko, żeby pójść z nim na Akademię Pana Kleksa. Obiecuję, że oddam w stanie nienaruszonym. Ja tylko go wezmę na tą Akademię Pana Kleksa, kupię mu tam jakiś popcorn, wsadzę mu tam do buzi jakiś smoczek czy coś, jeżeli będzie taka potrzeba i tyle. I potem go oddam bo tak, wiecie, tak iść samemu, no to tak mi trochę dziwnie tam iść na tą Akademię Pana Kleksa. O, nikt nie chce iść ze mną na Akademię Pana Kleksa, no, na litość bokską. Także Jakub, opowiedz mi, czy warto iść, czy nie, bo czytam na razie bardzo krytyczne opinie na temat tej Akademii Pana Kleksa. Iż tam, nie wiem, krytycy mówią, że to jest jakiś dziwny eksperyment społeczny. Ja lubię dziwne eksperymenty społeczne, także chętnie bym zobaczył, do jakiego stopnia to jest eksperyment społeczny. Aczkolwiek, no, zazwyczaj jest tak, że jak ludziom się coś nie podoba, to mnie się podoba i vice versa. Jak mnie się coś podoba, to człowiekom się nie podoba. Także jak im się nie podoba, to dla mnie to będzie hicior tego roku. O, ale to niestety, to ja już tak często mam, no niestety. Stety albo i niestety. Ale bardzo chętnie bym się przeszedł na tą Akademię Pana Kleksa, tylko tak samemu mi iść to jest trochę głupio. Z takim dzieciakiem by trzeba było iść. O. Ja jestem chętny, Nathan napisał. O, to Nathan, no to idziemy. Nathan, idziemy. Ja ci popcorn postawię, na koszt firmy popcorn będzie. Ale kole to sobie musisz sam kupić. O, przede wszystkim ja widziałem tylko takie urywki, w sensie reklamy tego, teaser tego filmu. I bardzo mi się tam podobała postać pana Kleksa, którą grał, czy też gra Tomasz Kot. Panetka w bucikach z pomponikiem. No idealnie go zrobili z tego pana Kleksa. 50 groszy. Ja z tobą chętnie pójdę, klopsiku, do kina, a potem możemy skoczyć na lampkę wina. Przeżyjesz wieczór, jakiego już bardzo dawno nie miałeś, a przypominam, że ostatnio jak się spotkaliśmy, to nie żałowałeś. Jak to? Jak się spotka... Jak nie ża... Jak to spotkałeś, nie żałowałeś? Przepraszam bardzo, czy ja lunatykuję w nocy i nic nie wiem o tym, czy co?
bo se tu jeszcze człowiek i pomyślał, że ja się tutaj umawiam z Anetką gdzieś poza kanałem, gdzieś jakoś wciąż po kanałach szukam twojego ciała, nie? Żeby... nie, to nic z tych rzeczy. Ja, to są jakieś pomówienia. Ja nic na ten temat nie wiem. Jesteś pewna, że ze mną? Ja nic na ten temat nie wiem. Mirek tutaj zjeżdża, czyżby na station? Czekajcie, dopytam Mirka. Mirku, na stację, czy co? Nie, tutaj się ustawimy na parkingu i tutaj mamy czołgi działo. Jak się ładnie wykadrujemy, to mamy ładne zdjęcie. Okej. Dobra, zobaczymy. Ja tutaj może też dzionek włączę. O, czy ja będę tutaj w stanie wykręcić? Mówi ładny parking, no to zobaczymy. No, chłop tutaj zna te tereny, nie? Adam.pl 9. Panowie, spróbujemy się tutaj ustawić do fotografii. Na Akademię Pana Kleksa na pewno będziemy się świetnie bawić, zaufaj mi, idźmy razem, tarza się ze śmiechu. Adam.pl, no, ja, no to widzisz, no to czekajcie, to nie wiem jak Mirek się ustawi. On tutaj tak chyba chce się ustawić, do tego murku. Okej. Słuchajcie, panowie, będziemy ustawiać się tak, jak Mirek się teraz ustawia. Do tego murku tyłem. O, właśnie tak. No to widzicie to, ja się tutaj krępuję iść samemu na Akademię Pana Kleksa. A tej takie propozycje od was dostaję. Dobra. Cyk. Ja sobie tutaj też wymanewruję. Na kilka razy, tak jak Mirek, będę musiał. Okej. Dobra. Dawid, uważaj, bo ja tutaj będę się jeszcze ustawiał, wiesz? Żeby jak najmniej szczeliny było między ciężarówkami. Okej. Zrobimy taką minimalną szperę. O! Anetka w bucikach z pomponikiem. O, to będzie 9 to. 9 złotych 50 groszy. Udawałeś kominiarza i zawołałeś mnie do komina, byłeś w koszuli i miałeś w ręku butelkę wina. Co? Potem weszliśmy na dach katowickiego spotka i byłeś bardzo przestraszony, żeby nie pojawiła się o nas żadna plotka. Słuchajcie, proszę nie słuchać Anetki w bucikach. Ona coś dzisiaj majaczy. Miała jakiś koszmarny sen. To nieprawdą jest. To są pomówienia i nic takiego nie było. Ja tutaj... Słuchajcie, bo tutaj będzie jakaś afera anetkowa, coś mi się wydaje. Nic z tych rzeczy, moi drodzy. Nic z tych rzeczy. Proszę nie słuchać Anetki. Nie było czegoś takiego. O, udało mi się tak na minimalną szperę. Także panowie, tutaj się poustawiamy, zrobimy focie, spokojnie, bez stresu, mamy czas, jest 12:49 dopiero, na spokojnie. Najpierw niech się Dawid ustawi, potem Dominik.pl, ty tak pod Dawida, żeby było jak najmniej po prostu między ciężarówkami pauzy, żeby inni też mieli miejsce się po prostu poukładać tutaj. Tam są osobówki, to najwyżej przed tymi osobówkami tam chłopy ze staną, no i tyle. O. Aczkolwiek, no Mirek mnie tutaj zaskoczył tą miejscówką. No i moi drodzy, jakby był konwój więcej niż na 8 osób, to popatrzcie, jakie by było zamieszanie w takich miejscach, nie? Dlatego ja mówię, nawet jak studio SCS Software da więcej slotów na konwój, niech nawet da 20, to ja i tak będę robił maksymalnie do 10. Schizofreniczna wiewiórka. Jaka? 9 złotych 50 groszy. Co? Dlaczego na twoim kanale nigdy nie było gry Watch Dogs? Nie podobała ci się, czy po prostu nie chciałeś nagrywać? Wiesz co, nie mam kiedy tej gry wcisnąć. Watch Dogs mi się podobało. Tam też były te hakowania, coś takiego, co robimy teraz w cyberpunku, nie? Tam też hakowałeś różne właśnie rzeczy, tam auto uciekało, mogłeś hakować te
blokady dróg, mogłeś hakować kamery, smartfony, no to też było fajne, też takie akcenty takiego cyberpunka, ale kurczę, no nie miałem kiedy to wprowadzić na kanał, no tych gier sensacyjnych jest tyle, że we wszystko chciałbyś zagrać, bo jest naprawdę dużo bardzo ciekawych tytułów, ale kiedy, no kiedy, no nie ma po prostu kiedy, nie, to jest właśnie to. Panowie, tam macie z tyłu osobówki, więc stańcie sobie tak, żeby te osobówki tam, no przed tymi osobówkami, tak żebyście na te osobówki nie wjechali, a ja was tutaj jakoś ładnie wykadruję. Jest naprawdę dużo tych tytułów, ale kurnia, jakbyście chcieli we wszystko zagrać. No to człowiek nie jest w stanie tego wszystkiego, tak? Adam.pl 9 zł 50 groszy. Anetka, dobrze, że założyłaś buciki, to się nie przeziębisz, bo wczoraj byłaś w sandałkach i byś była chora. Czekajcie, ja tutaj zrobię też dzień przy okazji. Zrobimy którą? Siódmą. Ladies and gentlemen, uwaga, bo będzie błysk. Okej. Okay. Mogłem właściwie wcześniej zrobić ten dzień, to by tam mieli lepszą widoczność do manewrowania. Ale cóż, moi drodzy, to był taki test, czy sobie poradzą. Poradzili sobie. Po ciemku dobrze wymanewrowali. Okej, okay, Dominik jeszcze tutaj, tutaj poprawia swoją pozycję. No trzeba się tutaj nakombinować, moi drodzy, z ustawieniem, bo ten parking to jednak taki zbytnio duży, tutaj jednak nie jest na 8 zestawów. Dobra, weźmiemy sobie tutaj aparat w rękę, studio fotografii. No może zmarzła, tak jak słyszałem, kurde, teraz. Co mówisz, Mirek? No nie, nikt nie mówił. No ale panowie tutaj się jakoś sobie tutaj dają radę. Okej. Okay. Takie wyzwanie tutaj mają wrzucone. Tak znienacka. O, panie! Tu osobówki gdzie stoją, to tutaj śmiało się Maciej zmieści. Gdzie osobówki, a gdzie Maciej? Da radę. Ja wiem, że trzeba się tutaj troszeczkę połamać, no ale chłop da radę. Słuchajcie, ładunek jest poza wotrem, także i można użyć kamery zero. Gdyby coś, ja tylko tak podpowiadam skromnie, gdyby ktoś potrzebował. Ale Maciej, zobaczcie, jak Maciej tutaj dał sobie radę. Patrzcie, cyk, cyk, pyk, pyk, myk, myk, kurde. Popatrzcie, jak mu to sprawnie poszło. Normalnie brawa dla tego pana. Tutaj ja bym prosił dwóch panów. Dominik i Piotrunia. Tak nie może być, bo nie widzę was do fotografii. Ciężarówka jest w ciężarówce. Tutaj musicie się jakoś, no, inaczej ustawić. A mało tego, to Dominik jeszcze przeskoczył do Dawida. I teraz już zajmuje dwie ciężarówki. Tak nie może być. Dominik, jak masz kamerę zero, weź się tutaj za Maciejem z resp. Jak masz kamerę zero, bo widzę, że użyłeś przed chwileczką kamerę zero. No i zaraz sobie to ogarniemy. Hejka WB oraz czaty. Cześć Jelonek, cześć wszystkim. Cześć Basiu i Piotrze, witam bardzo serdecznie. Gas Power, czytaj czat, bo dostałeś odpowiedź. Za dalsze spamowanie poleci timeout. Ładnie Xarxen podjechał jak kierowca pod marketem. Panie kurwa, ja tylko na chwilkę. O kurnia. Proszę państwa, no tutaj no nie jest to łatwy parking, nie? No ale dadzą sobie radę, tak myślę. Maciej tutaj jeszcze koryguje. No i Dominik za Maciejem. No i dali sobie radę. Se kurnia, dadzą radę, chłopy. Ja w nich wierzę. Dobra, zezumujmy tak ładnie. O. Tak, żeby niki nie nachodziły na siebie. Ja tutaj jeszcze przez spację porobię pewne ustawienia. Wyostrzymy.
O, tak łatwo pod... Słuchajcie, czemu tutaj była godzina 20? Nie rozumiem tego. A tak jasno było. Nie wiem. Doświetlimy. O, tak ładnie doświetlić te ciężarówki. Chociaż Mirka, ciężarówka się teraz mi prześwietla. Widz. 9 zł 50 groszy. Nie chcę obrażać, ale dzisiaj masz chyba trola na konwoju X. Miałem kiedyś kogoś o takim niku na sesji i różne rzeczy się działy, włącznie z jazdą pod prąd na autostradzie ITD. Znaczy, widzę, na razie nie odczułem, żeby ktoś tutaj trollował. Po prostu jedni sobie radzą lepiej, drudzy gorzej. Ale jak zauważę, że ktoś mi jedzie pod prąd, no to oczywiście, no, poradzę sobie, nie? Że tak powiem, nie? Jest tutaj taka opcja, że można, że tak powiem, wyrzucić ze sesji. Ale na razie nie widzę i nie czuję czegoś takiego, żebym musiał. Właściwie to się cieszę, że nigdy nie musiałem. Dobra, poszły 3 zrzuty, powinno być gites. Panowie, jakby coś zrzuty mam, możemy jechać. Ja proponuję, żeby tam od prawej strony, ci, którzy teraz manewrowali na samym końcu, żeby oni ruszali. No i jedziemy. Dobra, czekajcie, ja sobie teraz do ciężarówki przeskoczę i tam panowie będą powolutku ruszać. Ruszają czy nie ruszają? Ruszają. Maciej już pojechał. Gadzina. Dominik.pl. Maciej. No moi drodzy, no różnie to jest. No, jedni sobie radzą troszeczkę gorzej, inni dużo lepiej. Jedni grają na kontrolerach, inni grają na klawiaturze. To też trzeba wziąć pod uwagę. No, no różnie to bywa, nie? Nie widzę takich objawów, takiego typowego trollowania. Jedni tam mają problemy z internetem. No tutaj Dominik zablokował 2 razy. Raz zablokował tak jakby wyjazd z bazy, a drugi raz stanął tam przed tymi pompami. Nie wiadomo z jakich powodów, no ale powody mogą być naprawdę różne, nie? Na razie nie traktuję tego jako celowe działanie. Witam Ciebie oraz cały czat. Cześć Pawle Owczarku. Siema WB i czat. Cześć Piotrze Gac. Halo Stachu. Iceman 85? Halo Iceman? Stęskniłem się za tym pani Jaglo. Ten czołg, co jest po prawej stronie, to T-34-48. O kurnia, proszę bardzo. Ja tu bym nigdy nie rozróżnił rodzaju czołgów. Ja po prostu nie interesuję się czołgami, nie? Aczkolwiek troszeczkę czołgi zostały mi odczarowane przez sesję, przez ten... Słuchajcie, tam tak nie może być. Oni się zaraz... Słuchajcie, Dawid i Piotrunia, wy musicie się od siebie oddalić. Dawid, poczekaj, aż Piotrunia wyjedzie, bo jak wyjedziecie ze strefy bezkolizyjnej, to was wystrzeli, obu. Także jak widzisz, że ten chłop tam jedzie, to puść go, niech on po prostu wyjedzie, nie? O, i teraz Dawid jedzie delikatnie za Piotrunią, Big Dickiem. No, rozumiem, Dawid, rozumiem. Rozumiem, rozumiem, o nic tam nie, wiesz, nie mam pretensji, tylko informuję, nie? Bo faktycznie mogłeś go nie widzieć. No bo jakby wyjechali z bezkolizyjnej, no to, moi drodzy, ciężarówki zaczynają fruwać jak śmigłowce, nie? W tym momencie. Bo dopóki są na bezkolizyjnej, to jest wszystko okej, a potem to cuda na kiju się dzieją, nie? No. Wiadomo, jeżeli widzę zagrożenie, no to muszę ostrzec. Dawid mówi, że nie widział i ja go całkowicie rozumiem. Jest taka opcja. Uniknąłem tragedii, że tak powiem. Adam.pl 9 zł 50 groszy. Wujku, chciałbym z tobą kiedyś nagrać odcinek, ale jeszcze nie jestem gotowy. Jak będę gotów, to napiszę na twoją skrzynkę. No, Adam.pl, ja tobie już to proponowałem, jak cała Polska mi świadkiem. Proponowałem ci to już 2 razy, jakiś czas temu. No na pewno w zeszłym roku, nie? W drugim półroczu zeszłego roku. Także jakby coś, to wiesz, gdzie mnie szukać. No i tyle, nie? Ja ci już 2 razy proponowałem. Także... I ty z tej jednej szansy tam nie skorzystałeś i Adam Joniaczek był zamiast ciebie, z tego co pamiętam. Wtedy była taka sytuacja. Wow, 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 w co ja żem uderzył? W niewidzialną ścianę. No nie, znowu niewidzialne ściany się mi zaczynają.
No to nieładnie. Uwaga, ja tutaj miałem niewidzialną ścianę. Możecie mieć coś podobnego. Ja na ATS-ie miałem takie coś. Pamiętacie, jak robiliśmy konwoje? Wszyscy pojechali, a ja uderzyłem w niewidzialną ścianę. Ostatnio na ATS-ie czegoś takiego już nie mam, ale tutaj teraz miałem coś takiego. Był trójkąt ostrzegawczy, ja trzymałem się swojego pasa i przy tym trójkącie ostrzegawczym niewidzialna ściana. Kazimierz, 10 zł. WB, miałem sen, śniłem o bimberku, WB, spiłbym się chociaż piwka albo herbatki, uśmiechnięta buźka, dasz trochę złomu? Uśmiechnięta twarz w okularach przeciwsłonecznych. Słuchaj, jak wpadnę ciężarówką do rowu, to ci dam całe tony złomu. Jak na razie i póki co, wiesz, ciężarówka sprawna. Także szkoda by było w całości ją na złom oddać. Kazimierz, ja widzę, że wam się ta gra spodobała. Aczkolwiek jestem wam winny pewne wyjaśnienie, jeżeli chodzi o grę pod tytułem Farmer's Life. Ponieważ, moi drodzy, na odcinku powiedziałem wam, że według Steama gra ma mieszane uczucia. Otóż miałem otwartą stronę nie Steama, tylko innego portalu. Ja wam powiedziałem, że to jest według Steama, a to było według innego portalu, bo mi się strony, zakładki mi się pomyliły, z których czytałem. Także tam jestem wam winny te wyjaśnienie, bo na Steamie gra ma mega pozytywne opinie. Natomiast no, ja przeczytałem z portalu, z innej platformy w ogóle opinię, nie? Znaczy właściwie to z portalu, a nie z platformy. I tam mi się to pomyliło. Dlatego jeszcze jak będę robił drugi odcinek z Farmer's Life, to ja to będę jeszcze zainteresowanym jeszcze raz ogłaszał, że tam no niestety popełniłem błąd i po prostu pomyliłem platformy, z których czytałem. Bo na Steamie ta gra ma mega pozytywne opinie. A na tej stronie, skąd ja czytam o grach, no to tam miała mieszane te odczucia, a nie na Steamie. Także no, dla tych, którzy ten odcinek oglądali, to już teraz wyjaśnienia, a potem jeszcze przy drugim odcinku jeszcze raz to powiem, żebyście mieli klarowność. No szkurnia, patrzcie, chcę ją wyprzedzać, to ona mi przyspiesza. A ja tutaj no tego mana mam trochę słabego, nie wiem co tutaj ja mam za jednostkę, ale coś chyba 500 kucy albo jeszcze mniej. A ten ładunek jest dosyć ciężki, on tutaj troszeczkę zamula te ciężarówki. Więc tyle. Natomiast no, jeżeli chodzi o samą grę, o Kazimierza i w ogóle, oj, powiem wam, gra mi się mega spodobała. Ja nie wiem, ale wersja demo tak mi jakoś nie przypadła do gustu. Znaczy, może mi przypada do gustu, że zapowiedziałem, że będę grał, jak wyjdzie pełna wersja, ale to też troszeczkę za waszą propozycją, żeby jednak ograć pełną wersję. Co się tyle trafiku tutaj nazbierało? Mówię, dobra, no mi też się podoba, będziemy ogrywać pełną wersję, no i właśnie też dlatego, słuchajcie, zostałem przez tamten portal wprowadzony w błąd, że ta wersja nie jest pełną wersją, bo tam były chyba jeszcze, no nie wiem, nieuzupełnione te dane, bo co się okazuje, ta gra już jest w pełnej wersji na Steamie, ona już jest w tej pełnej wersji, a ja ten opis czytałem, tak jakby ta gra nie była w pełnej wersji, a jest w pełnej wersji, nie? No także tam taki błąd się wkradł, no niestety. No czasami takie rzeczy się zdarzają, no ale tutaj prostuję od razu, że do czegoś takiego doszło. No miałem otwarte dwie strony, jedną miałem ze Steama i drugą z tego mojego portalu. No i powiedziałem wam, że czytam ze Steama, a czytałem z tego drugiego portalu. Takie buty, no niestety. O, i tutaj trafik zaczyna slalomem jeździć, lewa, prawa, nie umie się zdecydować, z której strony chce pojechać, normalka, czemu mnie to nie dziwi. Jagla jest ser, wczoraj wieczorem o jedną szklankę. Co? Bimbru za dużo wypiłem, ale wszak jest dobry. Kazimierz! Aczkolwiek ja tego Kazimierza muszę wyleczyć z tego alkoholizmu. Ja go wyprowadzę na ludzi. Aczkolwiek, co nie wiedziałem, pisaliście mi, że tam chodzi o to, żeby tym Kazikiem jak najdłużej przeżyć. I tam ktoś mi pisał, chyba dwa takie komentarze miałem, jak wam się udało długo tym Kazikiem przeżyć. Od której daty do której daty. Tak to podobno jest zrobione.
No to ja nawet nie wiedziałem, że gra ma taką filozofię, że tak, o taką mechanikę się opiera, że od daty do daty trzeba przeżyć, nie? Coś na takiej zasadzie, że kto dłużej nim przeżyje. No cóż, będę dbał o chłopa jak o siebie. Także obiecuję wam to. Będę chciał nim przeżyć jak najdłużej. Na następnym spotkaniu pójdziemy sobie na jakieś polowanie, coś tam upieczemy, jakąś zwierzynę, tak żebym nie zginął, a potem jak już będę miał zapewnione te żywności dla siebie, dla zwierząt, coś tam się jeszcze dokupi, spokojno będzie. Damy radę. Aczkolwiek gra mi się naprawdę mega spodobała. Jedna z tych fajniejszych gier, nie? Kusiek, hi! Witam, usiadło. 85 to w lutym, można w Katowicach lub Krakowie. Witaj serdecznie, wujaszku, i czaty dobrej niedzieli. No, cześć, Adam. Stachu.pl. Ten trafik jest wczorajszy, bo było wolne. No, ale tutaj ja zauważyłem, że ten trafik, tak wiecie, nie? Mirek w ogóle z jakiejś innej drogi wyjechał. Tutaj z tym trafikiem to jest tak, że czasami macie tylko jedno, dwa autka, nie? A potem na przykład jedziecie sobie jakąś taką, nie wiem, mniejszą drogą, a jest więcej aut niż na tej głównej drodze, nie? Takie czasami tutaj dziwne zjawiska są. Dobra, ten mi tutaj skręca z mini. Okej. Ale moi drodzy, bardzo cieszy mnie to, że tutaj no nie jedzie każdy sobie jak chce, tylko po prostu trzymamy się tutaj w tym konwoju. Jak widać na tej mapie, jest po prostu niebiesko od ników, nie? Także, no bo nieraz bywało coś takiego, że na przykład wbił ktoś na konwój i jechał sobie po prostu zupełnie na mapie gdzieś tam hen daleko. Pytam się, czemu jedziesz hen daleko? No konwój jest od tego, żeby jeździć w konwoju. No i okazuje się, że on nie ma tego DLC, na które tereny DLC my jedziemy, nie? No tak trochę bez sensu, no. Ja w tym osobiście sensu nie widzę, no. Oczywiście nikogo nie wyrzucam, ale wolałbym jednak, jak się tutaj spotykamy, żeby w tym konwoju jechać, no bo to jest właśnie ten cały smaczek. Tu jest właśnie ta cała idea tej integracji z wami, że ja mam was przy was, a że wy macie mnie przy sobie, nie? To jest właśnie ta esencja tego konwoju, żebyśmy wszyscy po prostu jechali w tym jednym sznurku i tutaj po prostu mieli siebie na oku, nie? Żeby to jest właśnie to. No to się po prostu tak tworzy ten konwój i też mi się wydaje, że w taki sposób przynajmniej tutaj ten minimalistyczny co bądź jednak sposób, ale jednak te nasze więzi się zacieśniają. No i to mi się podoba, że wszyscy jedziemy tutaj sobie razem, nie? A nie, że tam ktoś nagle na drugiej stronie mapy nie wiadomo gdzie jedzie, nie wiadomo po co. To tak co sobie można jeździć singlo, nie? Bez sensu. No fajnie, jakby ten trafik był ulepszony. Tak, no Adam, niestety, PL. Huśku, no nie działa on idealnie na tym konwoju. Jak ci na imię Baltek? Bartosz czy Bartłomiej? Baltazar. Nie skumałem. Jak ci na imię? Bartek, Bartosz czy Bartłomiej? Baltazar. Ale to miał być jakiś sketch, bo nie wiem, nie skumałem go akurat. Oglądałem u ciebie mapę Japonii. No i jak to jak na Japonię strasznie mało samochodów. No tam było mniej samochodów. Znaczy, czy ja wiem, czy mało? Znaczy, różnie to bywało na tej Japonii. Tutaj też się mnie ktoś pytał, czy ja tutaj na tej mapie mam powiększony trafik. Nie, ja tutaj nie powiększałem trafiku. To, co tutaj się ustawia standardowo przy otwieraniu sesji, że albo trafik AI jest, albo go nie ma. I w konsoli, bo tam w konsoli też można trafik sobie zdefiniować, nie? Jaki on ma być. Ja tego nie ruszam w ogóle. Jest tak, jak jest, nie? Nic tutaj nie ingerowałem. Na przełaj 200 km. O, jedną emot ikonę za dużo, panie Hadek Svenix. Maksymalnie 3 emot ikony. Masz szczęście, że cię tutaj jeszcze moderacja nie dopilnowała. Ale ode mnie masz tutaj żółtą karteczkę. Yy...
włącz sobie hamowanie silnikiem, bo ci cały czas hamuje. Ale po co mam włączać hamowanie silnikiem? Nie hamuje mi cały czas. W sensie nie wiem, co ty masz na myśli, że mi hamuje cały czas. Nie, normalnie się ciężarówka zachowuje. Jedź prosto. Ustąp pierwszeństwa, a myśmy sobie tutaj przelecieli przez te skrzyżowanie, jakbyśmy tutaj mieli absolutne pierwszeństwo. Okej, okay, szanujemy to. A co z tą grą od SCS, która miała opierać się o transport autobusów, czy coś wiadomo? A, coś ty. Bezpośrednio od pracowników studia SCS Software kiedyś słyszałem o tych autobusach. Wycofali się rakiem. Jeszcze mi mówili, że to robi ojciec i syn. Już od nich to słyszałem. Nie, coś ty, to nigdy to... Nie, no umarło to totalnie, no. Same studio SCS Software nic nie mówi. Na tym, na... Jezus, jak ten portal się nazywa? Widzicie, zapomniałem, jak ten portal się nazywa. No tak czy inaczej, tam też... czasami są jakieś przecieki, no też tam nic nie mówią na ten temat. No, ja bym się raczej nie spodziewał. Chyba, że zakończą całą Europę i nie będą mieli co robić przy ETS-ie, to może wtedy zrobią jakiś dodatek autobusowy, żeby podtrzymać. Cholera wie. Nie on... Ja ci zaraz dam OnlyFans. Co za chłop. No, głodnemu chleb na myśli, okej? Okay? No, OnlyFans. Co za chłop. Akurat nie miałem na myśli OnlyFans. Jejku, na tym, no. Po końcu, na końcu języka mi lata. Tam Mateusz mi researchuje z tego portalu. Kurczę, patrzcie, no zapomniałem, jak ten portal się nazywa. Ja mówiłem, to nie jest, ten portal nie jest jakąś tam główną wytyczną, nie jest wyrocznią, ale bardzo dużo protek stamtąd się jednak sprawdza. Reddit, dokładnie tak. Dzięki wujek Dave za przypomnienie. Na Reddicie. Bo tam Mateusz na Reddicie robi sobie... On tam szaleje po prostu. Znaczy tam jest jego miejsce, on tam po prostu orzęduje. Jak tam coś, jakieś plotki stamtąd są i jakiś temat tam się na temat Eurotrucka rozwija, no to on mnie zaraz o tym informuje. Bo ja tam ogólnie na Reddicie nie przesiaduję, bo no nie mam czasu. W ogóle, jeżeli chodzi o mnie, o moją osobę, nie jestem na żadnych forach, nie jestem na żadnych, ani na tym forum od studia SC Software oficjalnym. Ja tam nie wchodzę, ja tam nie czytam, nawet nie wiem, co tam się dzieje, ze względu na to, że ja po prostu na to nie mam czasu. Jak zbieram jakieś informacje, to od researcherów albo od bezpośrednio z blogu studia SC Software. Szkoda, że nie będzie tego symulatora. Adam.pl, no to jest właśnie tak, że to nie jest tak, że nie będzie tego symulatora. Chodzi o to, że temat zniknął, ale to nie chodzi o to też, że nie będzie tego. No temat zniknął, tematu nie ma, już w sumie właściwie od kilku lat, tak? Ale gdzieś tam w tle widać przygotowania studia SC Software, tak jakby ten temat jednak był, ale zamrożony. Przykładem chociażby tego jest to, że w miastach są te dworce autobusowe. To się szczapy nie wzięło. Studio SC Software niczego nie robi bez powodu. Oni muszą mieć powód. Intencje jakieś muszą mieć, nie? Coś na takiej zasadzie. Czyli gdzieś tam musi być na fakcie to, że jakiś czas temu do tego się przygotowywali, nie? A następnie jedź dalej prosto. No ja widziałem tego próbki, no, na własne oczy. No niestety temat zgasnął, no. Ja mam TrackIR 5 i ma tylko 3 diody, a mam go od grudnia, Simon pisze. Słyszałem właśnie, że te nowe mają tylko 2 diody. Ja mam 4 diody. Simon pisze, że ma 3 diody. A to ciekawe. Kto to kupił? Ktoś kupił TrackIR-a i miał tylko 2 diody. Nie wiem, czy to nie Fansim mówił o tym. Kurczę, ktoś tutaj mi mówił o czymś takim, że kupił TrackIR-a i tak jak ja na tej kamerce TrackIR-a mnie śledzą 4 diody, to jego śledziły tylko 2. Ale kto mi o tym pisał, ja już o tym nie pamiętam. No, nie pamiętam tego, kto mi to napisał. Nie wiem, czy nie Fansim właśnie. A następnie jedź dalej prosto. A Simon znowu pisze, że on ma 3, ale na kamerce TrackIR-a? Czy na kamerkach, nie wiem, FreeTracka, czy...
Co to za pomnik tutaj? Co, coś tutaj jest? Wiatrak? Pomnik? Wiatrak chyba. Okej. Ja mam Track IR5 i ma tylko 3 diody. No, czyli jednak Track IR5 ma. Patryk pisze. Znaczy Simon pisze. A Patryk, nie lepiej by ci było, żeby transformator... Co? Żeby translator ci pytania czy... Nie, bo ja sobie pytania czytam randomowo, a ten, jeżeli chodzi o translator, to on by czytał od góry na dół i nie wiem, czy translator można nastawić... Znaczy, nie mam pomysłu na to, żeby translator czytał mi te pytania, na które ja akurat spojrzę randomowo na tym, na czacie, nie? To ja nie wiem, jak ja bym to miał przez translator załatwić. Ja oglądałem tak na przykład, jak Rafał kiedyś jeździł, jak jeździł ten... znaczy, no, to nie jest to, że nie jeździ dzisiaj, ale jak podglądałem, jak oni sobie radzą tam z tymi pytaniami, to właśnie też... Zjedź w prawo. Jezus, Hiob! On też tak miał to zrobione, że jechał sobie ciężarówką i właśnie translator tam Iwona, czy tam nie wiem, jak oglądałem Hioba, to on wtedy z tej Iwony korzystał, no to tam Iwonka mu odczytywała te pytania, ale ona mu odczytywała z góry na dół i cały czas, nie? Także Hiob miał wtedy na tyle komfortowo, że te pytania mu tam padały na czat tak pojedynczo, raz na jakiś czas i wtedy to było ok. Ale jak wy tutaj piszecie, jeden za drugim, no to ten translator by gęby nie zamknął. Ja bym nie miał czasu, kiedy odpowiedzieć na te pytania. Nie każde pytanie jest, że tak powiem, pytaniem do mnie kierowanym, bo ja widzę, że tutaj też rozmawiacie między sobą. Także no to zrobiłoby to więcej zamieszania, aniżeli pożytku by przyniosło, nie? No niestety to, no nie wiem, ja nie wiem po prostu, jak to technicznie by to rozwiązać, nie? No to tutaj to by się przydał może taki Tobii Eye Tracker, czy jak to tam się nazywa, że gdzie spojrzę, bo on tam ma śledzenie właśnie tych gałek ocznych, że gdzie spojrzę, to wtedy mi to odczytuje. No ale co by było, jakbym się spojrzał z powrotem tutaj na ekran, nie? To może by mi zaczął czytać, kto jedzie przede mną. Mirek 1989, Xaxen 11, bo co by widział, to by czytał, nie? No nie wiem, no naprawdę nie wiem, jakby to rozwiązanie ugryźć od strony technicznej. Mi się nawet wydaje, że tego się nie da technicznie rozwiązać. A ten tutaj co, oczadział czy co, tą osobówką? A ty mówisz na kamerce? Ja myślałem, że na pałąku. Nie, nie na pałąku, na kamerce. Na pałąku to wszyscy mają 3 diody. Te... Masz 2 diody na kamerce, jedna dioda cię informuje o tym, że kamera widzi pałąk, czy tam odblaski, a druga dioda ci się zaświeca, jak włączysz grę, która obsługuje technologię Track IR. A w środku masz diody. Ja mam 4, ale ktoś sobie kupił właśnie tego nowego Track IR 5 i mi powiedział, że ma tylko 2 diody. I nie wiem, czy to nie był fansim, czy to fansim mi to nie pisał. Ktoś mi pisał, ale już nie pamiętam kto. Bo to było też jakiś czas temu. Nie na pałąku, to na pałąku każdy ma 3 diody. Niezależnie od tego, jaką wersję Track IR-a posiadasz. Bo muszą być 3 diody. Nie może być to inaczej rozwiązane. To na kamerce mam 2 diody. No to widzisz, no to masz tak jak ten, kto mi to ktoś napisał, bo już naprawdę nie pamiętam kto. Ale mi się wydaje, że to Fansim mi chyba pisał. No, jak Fansim kupował sobie Track IR-a. Także no, ja się do Fansima odpisywałem wtedy, ja się dziwię, że ty jeszcze do tej pory nie masz tego Track IR-a, nie? No, byłem zdziwiony, że Fansim tak późno zdecydował się na Track IR-a. No ale ogólnie ma, kupił sobie chłop i chyba on mi pisał, że miał 2 diody. Chociaż jeszcze ktoś mi też pisał o tym, że 2. No ja mam jeszcze 4, a to jest nadal Track IR 5, także tutaj nic się nie zmieniło. Bo wiem, że był Track IR 2, Track IR 3, 4 i ta piątka potem wyszła i ta piątka już jest bardzo długo. Okej. Okay. Niestety akurat widzę, do mnie nie piszecie. Sorry, ale wydałem opinię na Steam na temat Cyberpunk 2077. Jeżeli ktoś chce poznać, to jestem na Steam. Mirek tutaj tak ładnie zaparkował przy rowie. Nie wiem, żeby chyba nas przepuścić. Witaj wujku, cześć Kacper 2.
O, i w momencie, kiedy z chęcią bym wyczytał jakieś kolejne wasze wpisy, to akurat nikt nie pisze do mnie. Czasami tak się zdarza, nie? Że na przykład nie umiecie się do mnie dopchać, że piszecie coś do mnie, a ja wtedy jestem rozgadany, a teraz jak mam taką lukę, nie, mówię, dobra, następnego sobie wezmę, to widzę, że nikt nie pisze do mnie, tylko między sobą. Na kamerce Track Ear, a to czy Fansim kupował Track Ear na stadionie tysiąclecia, to ma dwie diody. A co to za różnica, czy kupował na stadionie tysiąclecia, czy nie? To nie ma znaczenia. Te nowsze wersje po prostu tak mają. Gra Eurocoach Simulator, Adam pisze, Ursus. A, mi się wydaje, że jak kiedykolwiek wypuszczą te autobusy, to raczej tutaj na tych mapach, na tych co są. Znaczy w sensie jako DLC albo dodatek do tej gry. Raczej wątpię, żeby polecieli z osobnym tytułem. Chyba że, tak sobie myślę, że może zrezygnowali z tego, z tej opcji, nie? Że zrobią to w Eurotracku i może gdzieś tam na boku dłubią sobie osobną grę, a się nie przyznają do tego, nie? Robią może tego Eurocoacha. Słuchajcie, do nich też docierają pytania o tego Eurocoacha. Oni dobrze wiedzą, że ludzie o tym wiedzą, że kiedyś oni tam o tym przebąknęli, nie? No i też rodziły się różnego rodzaju tezy w momencie, kiedy zobaczyliśmy te dworce autobusowe w miastach. Przecież ich nie było przy premierze tego Eurotracka. Ale wczoraj była beka lekka. Ale gdzie była ta beka? Pełnymi zdaniami poproszę, bo nie wiem gdzie. No to ja napiszę do ciebie, piszę do ciebie. Co za chłop? Chłopcu napisał, że pisze do mnie. Takie cuda się zdarzają. No ciś tą dacią, chłopie. Bo ciężarówkę widzisz na pobocie, już nie wiesz, co możesz robić, chłopie. Dominik tutaj widzę, dzisiaj ma jakieś częste problemy. Nie orientuję się, ale gdyby God of War Ragnarok był na PC, zrobiłby serię? Pozdrawiam serdecznie. Wiecie co, w ogóle jeżeli chodzi o God of War'a, to ja myślałem nad tym tytułem, ale ostatecznie się wstrzymałem, a ja wam powiem dlaczego. Pomimo tego, że lubię te klimaty, lubię przede wszystkim skandynawską mitologię, lubię po prostu ten temat, ale God of War to jest taka typowa napierdalanka. Tam i to jest dobra gra na pada, bo tam bardzo często trzeba robić te kombosy, takie walki w kombosach. Kurde, nie wiem, jak ja bym sobie z tym poradził na klawiaturze i nie do końca jestem pewny, czy chciałbym tą grę wprowadzać na kanał. To jest taka gra do zagrania sobie tylko dla siebie, gdzieś tam albo na konsoli, albo na pecetach, jeżeli już gra wyszła na pecety, no wyszła na pecety. No ale kurczę, no nie wiem, tak nie za bardzo mi się widzi tą grę wprowadzać na kanał z dwóch względów, że to jest taka typowa napierdalanka z poszukiwaniem różnych znajdziek, tam kordy wroga ci wychodzi i tam po prostu napieprzasz. Jedyna fajna historia i relacja jest oczywiście Kratosa z tym synem. Fajnie się tam walczy, jak i jedną tą, i tą drugą postacią, te postacie się tam uzupełniają, ale z drugiej strony to jest po prostu taki Mortal Kombat, nie? To jest taki Mortal Kombat z fabułą, nie? Gra ładna, oczywiście tej mitologii tam jest bardzo dużo, ale to jest też gra, którą ja przeszedłem w całości na konsoli, jak miałem jeszcze PlayStation 4. I w związku z tym, że już tą grę znam, no nie wiem, no na kanale nie widzielibyście tych moich pierwszych emocji z tej gry. A najważniejsze dla mnie i pewnie też dla was jest to, widzieć te moje emocje z tej gry, nie? Co mnie zaskakuje, co mnie cieszy, co mnie rozczarowywuje, a tak to już z takim uprzedzeniem bym po prostu drugi raz ogrywając ten tytuł tylko w wersji pecetowej, no ale fabuła jest niezmienna, tam wszystko zostaje tak samo, tak? Nie cieszyłoby mnie ponowne granie i nie wiem co, no nie widzielibyście tych moich emocji po prostu, no bo ja już ten tytuł mam za sobą, to jest raz, a dwa, no typowa napierdalanka, Łączysz kombosy i napieprzasz kombosami. Adam.pl. Bosy to walkirie. 50 groszy. Coś ci powiem, że jak jeżdżę samochodem, to jak ktoś mi drogę zajeżdża albo jak ktoś wolno przede mną jeździ, to od razu wyprzedzam. Nienawidzę takich ludzi na drogach, czasami mi nerwy puszczają.
O, Adam.pl, ale są też tacy, którzy nienawidzą twojego stylu jazdy. No, to niestety. Musicie pamiętać, wszyscy musimy pamiętać. Ja też muszę o tym pamiętać. Bez wyjątków, to tyczy wszystkich. Na drodze, moi drodzy, są ile samochodów, tyle kierowców w tych samochodach o różnych charakterach. Jeden lubi tak, inny woli tak, nie? Jak ty kogoś wyprzedzasz, nie? Bo na przykład ktoś jedzie, no nie wiem, ma 70, on jedzie równe 70, ty go wyprzedzisz, nie? Albo on jedzie 60, a jest do 70. On sobie robi zakładkę o 10 km na godzinę, ty go wyprzedzasz, a ten, którego wyprzedzasz, powie ci, ale debil, nie? Wyprzedza mnie tutaj, nie? Albo przed jakimś łukiem, albo, nie wiem, podzniesienie, albo tam za chwilkę skrzyżowanie, czerwone światło świeci, za chwileczkę, no lepiej dojechać na tym czerwonym do skrzyżowania, zanim nie zmieni się na zielone, na przykład powolutku, nie? Żeby nie hamować, żeby samochód sam po prostu zaczął hamować tam, czy przez opory toczenia sam wyhamował, aniżeli, no nie wiem, na przykład tam tarczę zużywać i klocki, nie? A tego wyprzedzisz, wjedziesz przed niego i tak się zatrzymasz na czerwonym na skrzyżowaniu, nie? No to ktoś może powiedzieć, że to właśnie ty jesteś tym debilem i ktoś może powiedzieć, że nienawidzi twojego stylu jazdy. Naprawdę różne są sytuacje na drodze. Ja już troszeczkę, ja też byłem kiedyś taki, nie? Że wyzywałem, nie? Patrz tego debila, nie? Bardzo często mi takie coś się zdarzało. Aczkolwiek, kurnia, no nie, spokorniałem troszeczkę pod tym kątem też. Bo dla innych może mój styl jazdy być na przykład jakiś taki, nie? Może tam też ktoś się w aucie na mnie denerwuje, że na przykład jadę 70, kiedy jest 70. A on by chętnie depnął do tych 80. Ale przypominam wam, teraz już nawet za przekroczenie 1 km na godzinę leci mandat, także no warto się pilnować, nie? Szybko można stracić prawo jazdy. Fotoradary teraz nam wprowadzają takie, że nie tylko pomiar prędkości rejestrują, ale na przykład odległość pomiędzy samochodami, nie? Zmierzycie, że jedziesz za blisko samochodu, który jedzie przed tobą i dziękuję i do widzenia. Z tymi nowszymi samochodami to jest jeszcze tam połowę problemu, bo są systemy, które, tak jak ja mam system, włączę sobie system, że na przykład tyle i tyle ma mi trzymać odległości i on mi tyle trzyma, nie? Tam systemy o to dbają, no ale no, jeszcze dużo jest samochodów bez tych systemów, nie? No, umówmy się, no nie każdy jeździ samochodem z nowym systemem. Zgadza się, przechodzenie gier jeszcze raz to tylko... Czekajcie, jeszcze raz. Zgadza się, przechodzenie gier jeszcze raz to tylko samo cieszenie się z mechanik gry, a nie fabuły. Znaczy, powiem wam tak, jest jakiś tam sens przechodzenia gry jeszcze raz, nie? Ja się zastanawiam na przykład, czy by jeszcze raz nie przejść, jak skończę, to czy by jeszcze nie raz przejść tego, jak się ta gra nazywa, ten patrol, to co tam się, tą kontrabandę, kontrabat police, nie? Bo tak sobie pomyślałem, co by było, gdybym na przykład poszedł ścieżką, nie takiego służbisty, tylko tą ścieżką takiego łapówkarstwa, ścieżką po prostu łapówkarstwa, że od wszystkich biorę te łapówki i przepuszczam ich, nie? Co by się wtedy wydarzyło, nie? W tej grze. Albo na przykład Cyberpunk, gdzie ma gra kilka rozwiązań i gdzie podczas wątku fabularnego przez podejmowane decyzje możesz na kilka innych sposobów zakończyć grę. Albo na przykład, tak jak mi pisaliście, że w Cyberpunku są inne ścieżki dialogowe dla Royas to jest ten w Far Cry 6, dla V po prostu, dla opcji męskiej i dla opcji żeńskiej są po prostu inne te ścieżki dialogowe i że lepsze ścieżki dialogowe, mi piszecie, jest dla żeńskiej V. No okej, no i mnie korci kiedyś tam, jak już zakończę Cyberpunka na kanale, ograć go sobie jeszcze raz tylko dla siebie, ale jako kobita, nie? I na przykład pójść jakąś inną ścieżką wyborów. Więc tutaj oczywiście z ciekawości, jak ta gra się rozwinie, bo są na przykład wielowątkowe ścieżki gry, no to okej, to ma jakiś tam sens, nie? No ale taki God of War, to jest gra liniowa, tam idziesz od napisów początkowych do napisów końcowych po sznurku.
No to masz korytarze, to masz skrypty. Dziękuję, do widzenia. I napierdalanka z respiącymi się wrogami non-stop. Albo to ci wyjdzie taki gnojek, albo taki gnojek. No i napierdalasz się z nim. Na prawdziwym wyzwaniem w tej grze są Walkirie, nie? Tam chyba jest 7 albo 8. Ja pamiętam, z 3 wygrałem, z 4 chyba nie. 4 nie umiałem pokonać. No w grach pod tytułem idę po skrypcie od napisów początkowych do napisów końcowych. No nie widzę sensu powtarzać się gry. No chyba, że cię naprawdę ta gra urzekła. No ale już w przypadku gier wielowątkowych, no to jak najbardziej owszem, tak. No i mnie korci niejednokrotnie. No tylko wtedy, żeby wybrać inne ścieżki. No tak, no i... Ja miałem coś takiego jak... lata temu ograłem też Mass Effect. No to też miałem ochotę ograć go jeszcze raz i pójść innymi wyborami, nie? No tam też troszeczkę można było powybierać te losy wydarzeń nieco inaczej. Aczkolwiek no Mass Effect grałem lata temu i to była też gra z pewnymi ograniczeniami, ale jak na tamte czasy i tak świetnie się ten tytuł grało. Mam do ciebie pytanie, bo mam AirTracka i zrobiłem wszystko według instrukcji. Jak próbuję przetestować tego AirTracka w ETS 2, to źle odczytuję, czy wiesz, co z tym zrobić. No niestety nie mam doświadczenia z AirTrackiem, ale AirTracka ma Simon, więc może Simon ci pomoże. Nie wiem, na ile on tam ma już wiedzę na temat tego sprzętu, ale już się z tego, co orientuję, troszeczkę tym bawi. Tam nawet próbował remiksować te diody, czy te pasują do tego, czy tutaj działają, z tego, co pamiętam. No natomiast na temat AirTracka no nie mam wiedzy, bo ja tego nie testowałem. Ja tam kiedyś miałem kontakt z tym chłopem, który robi te AirTracki. No tak, zamieniłem z nim dwa zdania. Zapytałem go kiedyś o te diody, które miał na baterii. I wtedy, kiedy ja chyba z nim korespondowałem, to on tego nie miał i miał się do mnie odezwać, jak będzie miał, i do dzisiaj się do mnie nie odezwał. Także nasza ścieżka dialogowa się urwała. Także no, tak się to skończyło. To też chyba było z 1,5 roku temu. O ile nawet nie przed pandemią. Z tego, co teraz nawet wiem, to ten chłop z AirTracka nie ma tej wersji bezprzewodowej, tylko na kabelku ma te diody też. A szkoda, bo ta wersja bezprzewodowa bardziej by mnie interesowała. Tylko z drugiej strony też, jak widziałem na przykład tą wersję bezprzewodową widziałem u Gitusia, no to Gitu zawsze mówił, że on zapomina sobie tego AirTracka naładować, znaczy te diody zapominał sobie naładować, nie? A więc to jest tutaj niestety taki urok tego wszystkiego, że no bateria pewnie do tego jest malutka, wytrzymuje tam może na kilka godzin, no i musisz pamiętać o tym, żeby go sobie zawsze naładować. No ale no czemu by nie zrobić taką opcję, że okej, korzystam sobie z opcji bezprzewodowej, ale kiedy na przykład mi bateria się wyczerpie, po prostu podpinam go na kabel przez tutaj USB zwykłe, tutaj jakieś USB-C, no i jadę wtedy sobie na zasilaniu tym, nie? Na zasilaniu na kabelek awaryjnie, nie? A potem jak mi się bateria naładuje, odłączam kabelek i jadę dalej na baterii, nie? W sumie każdy może sobie zrobić wersję bezprzewodową. Wystarczy sobie kupić jakiś... słuchajcie, tą baterię taką przenośną, jak to się nazywa? No, powerbank, nie? Tak jakiś malutki, gdzieś uczepić na jakiejś słuchawce tutaj, kabelek sobie zrobić na krótko i pyk do swojego własnego powerbanku, nie? Coś na takiej zasadzie. Czy tam po kabelku USB-C, czy coś. No też można zrobić. I kto wie, może ja też sobie takie coś pokombinuję. Tym bardziej, że te dzisiejsze powerbanki są naprawdę bardzo pojemne. Tylko, że drogie nadal, nie? A nawet nie wiem, czy taki mały powerbank nie jest nawet tej samej cenie, co duży powerbank. Bo wiecie, tam miniaturyzacja i takie pierdoły. To może cenowo troszeczkę dupia to wyglądać, bo za taki mały powerbank zapłacicie tyle samo, co za duży, nie? Więc cenowo to się tam może troszeczkę... Cenowo to jest też mało opłacalne, w związku z tym mało takich powerbanków może być na rynku, bo ludzie nie chcą kupować, bo jak ktoś ma kupić taki mały powerbank i zapłacić tyle samo, co za duży, no to się mija dla wielu z celem i
bez sensu takie coś kupować, no ale jednak ma to jakieś tam swoje zastosowania do małych urządzeń, na przykład, nie wiem, naładować ławki bezprzewodowe, jak ktoś nosi AirPodsy albo tak jak ja te Samsung Budsy, czy jak to tam się nazywa, podładować ciach szybko, albo zegarek, smartwatch czy coś, no to świetna opcja, do kieszonki wsadzisz, masz malutkie i, no w sumie z dużego też, no ale to masz takie kieszonkowe, nie? Zawsze o wiele bardziej wygodne. WB Simona, ale co Simona? Tak, no Simon miał eartrack, no. On tam testował ostatnio tego eartracka. Można pobawić się w budowę domu, karierę Sima i tym panowie. Bardzo ciekawa i interesująca gra. Do tego fajne odcinki. Ale o której mówisz teraz, twoja stara? O której grze? Kurczę, wy nie piszecie mi pełnymi zdaniami i ja nie wiem... No piszesz o jakiejś grze i ja nie wiem, o jakiej grze ty piszesz, nie? O której grze ja ostatnio mówiłem? O Farmer's Life i teraz ostatnio mówiłem o Contraband Police. No to tam budynków nie można akurat stawiać. Jedziesz i dojechać nie możesz. Spokojnie. Gdzieś mi się spieszy. Easy. Człowieku, przyjemności trzeba sobie, wiesz, delektować trzeba się przyjemnościami. Ja tu jadę z fajnymi ludźmi, proszę bardzo, przede mną jedzie Piotrunia, za mną jedzie Gadzina, proszę bardzo, chłopie, gdzież to mi się spieszy? To jest ciężarówka, chłopie, a nie w F1. Dobra, nie to teraz, tą mapę chciałem, tą mapę. Trochę konwój nam się rozjechał, jedni jadą szybciej. Dawid, gdzie ten Dawid tam się znalazł? Co on tam robi tak daleko od nas? Może po prostu potrzebował skorzystać z serwisu i tak daleko go tam zrespiło. Tutaj zaraz Mirek jedzie za Gadziną, Xarksen, Dominik i Maciej tam dopiero na pętli są. Piotrunia jedzie na przodzie. Spokojnie, panie, nigdzie się nie spieszy. Dojedziemy na czas, na miejsce i na pewno. Mam pytanko, zainstalowałem PM, PR, RusMap oraz ROX gra odpalającej w stanie przejechać czasem? Bożesz. Odpalającej w stanie przejechać czasem zlecenie całe i przy następnym w czasie przejazdu potrafi się zawiesić i wywalać. W czym może być problem? Panie, to ja bym musiał ci do komputera wejść. Problemów może być dziesiątki. Może źle poukładałeś pliki. Może po prostu jest jakiś problem z którymś z projektem. Może, nie wiem, plik, który łączy te wszystkie mapy ma jakiś problem, nie? I tak dalej, i tak dalej. Pamiętaj, że są pliki, które te mapy łączą. Na RusMapie ja już od dłuższego czasu nie jeżdżę. Na ROX już, ojejku, na ROX-ie to jeździłem tylko może z raz albo dwa. Także może być gdzieś błąd w mapie, może być błąd z plikiem łączącym te mapy. Może gdzieś źle poustawiałeś te pliki, no. Powodów może być dziesiątki, naprawdę. Zobacz sobie tam w ten log i zobacz jakie masz ostatnie definicje, co tam ci dokładnie się dzieje. To naprawdę, to nie da się tak, wiesz, na pytanie takiej rangi tak z mojej strony odpowiedzieć jednoznacznie. No masz to i to, to jest niemożliwe po prostu. Trzeba zrobić diagnozę dokładną, to musiałbym siedzieć przy twoim komputerze i zdiagnozować to dokładnie, co tam jest nie tak, ale ja się takimi rzeczami nie zajmuję. Z WB zawsze dojedziesz do celu, Jakub Paluch pisze. Oczywiście, może wolniej troszeczkę niż inni, ale zawsze jednak dojedziesz. Jak to się mówi, spiesz się pomału, a dojedziesz szybciej. Eweluś, o ile nie przewrócą się. Cześć Eweluś, witam serdecznie. Gaspower, co w tej grze jest ciekawego, bo nie potrafię zrozumieć. Gaspower, to jest gra dla ludzi, którzy lubią ciężarówki. To jest gra dla ludzi, którzy lubią transport. To jest gra dla ludzi, którzy lubią
nawet jakieś wątki eksploracyjne, to jest gra dla takich ludzi, po prostu, którzy darzą wielką sympatią ciężarówki, transport i oni w tej grze się odnajdują. I dla nich tutaj wszystko jest ciekawe. Wnętrza ciężarówek, same ciężarówki, mapy, po których jeżdżą, nawet w tryby konwój, które na przykład mamy tak jak teraz, że jest integracja z koleżankami, z kolegami, to jest ta esencja tej gry. Jeżeli na przykład nie siedzisz w tym temacie, nie lubisz ciężarówek, nie potrafisz tego zrozumieć, to znaczy się, że po prostu no, ten temat nie jest dla ciebie. No, aczkolwiek to, co ja ci tutaj teraz mówię, z twojej perspektywy, jeżeli nie czujesz miłości do ciężarówek, jeżeli nie bawi cię transport, jeżeli nie czujesz tego, nie widzisz tutaj jakichś aktów sensacyjnych, no to gra zdecydowanie nie jest dla ciebie, nie? No to jest gra segmentu niszowe. To jest gra dedykowana dla tych, którzy transport lubią i oni tutaj zdecydowanie znajdą to, czego szukają. Natomiast na przykład jeżeli ty lubisz gry akcji, jeżeli lubisz na przykład, nie wiem, no gry, no tutaj ciężko szukać jakiejkolwiek strategii, bo tutaj ekonomia w tej grze jest totalnie zjebana i to na łeb, nie? I jeszcze przykryta nogami. Tutaj ekonomia w tej grze właściwie kurwa w ogóle nie istnieje, o co mamy cały czas pretensje do studia SC Software, żeby w końcu tutaj ogarnęli jakąś ekonomię w tej grze. Więc nawet jak jesteś, nie wiem, miłośnikiem jakiejś strategii, jakiejś rozsądnej ekonomii, to tutaj w tej grze tego nie znajdziesz, ale w tej grze za to znajdziesz transport, ciężarówki, kupę modyfikacji, gdzie możesz sobie tą grę na różny sposób, że tak powiem, jeszcze urozmaicić. No ale niestety są też mechaniki, które denerwują nawet nas, sympatyków tej gry, nie? No zdecydowanie nie jest to gra dla każdego. Ktoś, kto na przykład gra w LoL'a, nie wiem, naparza tam i lubi gry tego segmentu, no tutaj może się nie odnaleźć, nie? I będzie zadawał sobie pytanie, hej, ludzie, co wy widzicie w tej grze? Tak jak ja wczoraj zadałem pytanie, hej, co ludzie widzą na przykład w modyfikacjach do farminga w taki samochodek, jak na przykład takie stare gazy, nie? No, coś w tym stylu. Także no... Musisz sobie zadać pytanie, czy lubisz transport i ciężarówki? Jeżeli tak, no to nie ma sprawy, zapraszamy. Że tak powiem, zaśpiewam jak do tej piosenki pana Kleksa. Witajcie w naszej bajce, a jeżeli cię to nie interesuje, nie wiem, szukasz jakiejś ekonomii, tutaj nie znajdziesz, szukasz czegoś innego, sensacji, akcji, karabinów, napierdalania się, no to jedyne napierdalanie się to jak ci na przykład troll wjedzie na czołowe, no to w konwoju albo na Trackers MP, to tam masz tego nawet, wiesz, na pęczki tego tam masz. Także, o, taka akcja i sensacja to na Trackers MP, tam jest ciężarówkowy Mortal Kombat, także tam owszem, takie rzeczy znajdziesz. Ale jak szukasz całej pozostałości, w sensie tylko ciężarówki i transport, to jak najbardziej tutaj witajcie w naszej bajce. Ja sobie powiedziałem, nigdy nie kupię DLC do ETS, chociaż bardzo lubię tą grę, to mam z tyłu głowy, że 70 zł za DLC to zdecydowanie za dużo. Skręć w prawo. No cóż ja ci mogę powiedzieć, no... nic ci nie powiem, bo to jest naprawdę... Moja odpowiedź tutaj nic nie wniesie w temat, bo dla jednego 70 zł to jest mało albo spoko, dla drugiego 70 zł to jest dużo. Wszystko zależy od zamożności, od grubości portfela, od osobistych poglądów, więc cokolwiek bym tutaj powiedział ci i odpowiedział na to pytanie, no to nic nie wniesie do tematu. Jedni za 70 zł są w stanie utrzymać się przez cały tydzień, a drudzy za 70 zł kupią DLC do gry. No jest tak, czy tak nie ma? No jest tak. Dlatego tutaj no moja odpowiedź na to pytanie nic nie wniesie do tematu. Często są przeceny. No, są przeceny, są różnego rodzaju okolicznościowe, świąteczne. Jak ja sobie tak tu mówię prześmiewczo, są te sinokoperkowe środy, fioletowe czwartki, czarne piątki. Można z tych promocji po prostu skorzystać, nie? Ja tam nawet widziałem raz Eurotrack był za 12 zł. Sam Eurotrack, no ja nie mówię o dodatkach, tylko sam Eurotrack był za 12 zł. No to za 12 zł, no to naprawdę dziadem trzeba być,
Nawet, no nie wiem, no to jest mniej niż paczka papierosów, nie? Chociaż no może zły przykład teraz podałem, nie każdy z was pali. Mam wielką nadzieję, że nikt z was nie pali. Ale na przykład, no co, gdzieś, no nie wiem, no co? Paczka chipsów, dwie paczki chipsów. To masz taką grę. To aż naprawdę wstyd za taką cenę szukać tej gry gdzieś po torrentach albo cholera wie skąd tam jeszcze pobieracie. Ja nie pobieram gier pirackich, więc nie wiem skąd. Za dawnych czasów się pobierało z torrentów. Dobra, oddaję ładunek, tam podjadę pod chłopaków i dziewczyny, jeżeli są. Się tak tutaj rozpadało pod Fajrant. Dobra. Jest. No ta stacyjka nieszczęsna, ona mi tutaj przeskakuje niestety. Już tyle sobie obiecuję ją wymienić. No i tak ją wymieniam jak widzicie na załączonym obrazku. Aczkolwiek nie wiem do końca, czy to jest wina mojej stacyjki, czy tak nie, bo w innych grach ona mi nie przeskakuje. Ona mi tylko przeskakuje tutaj w tej grze. Także nie wiem, może tutaj coś po prostu jest nie tak w tej grze z tą stacyjką u mnie. No czemu akurat tylko tutaj mi przeskakuje? Kiedy w momencie, jak chcę odpalić silnik, to ona mi wyłącza ciężarówkę w ogóle z tego. Z zasilania, no. Ale to tylko tu mi się dzieje, tak. Nie wiem, czy jakiś tam idzie impuls tam, gdzie nie trzeba, czy o co chodzi. No bo na przykład w Fermusie mi się takie rzeczy nie dzieją. A tam też jest na te dwa szlaki od razu, ale czy osobno zasilanie i osobno uruchomienie silnika. Czy tam zapłon, o zapłon to się nazywa konkretnie. Dobra, moi drodzy, ja sobie tam podjadę pod chłopaków. Tutaj, koło Mirusia. O! Tu jest Mirek? To jest Mirek, czy to nie jest Mirek? To jest Mirek. A Mirek nie ma świątecznego. Ja myślę, że to jest świąteczne. On sobie jakieś inne dał. Z daleka myślę, że to jest świąteczne. I w ogóle Mirek Ueno? Możesz ty w dupę. Miałeś fajne lusterko, Mirek, naprawdę. Fajne było te twoje lusterko. Nie no, spokojnie, mam kamery, okej? Okay? Nie przyhaczyłem ci o lusterko. Lusterkiem moim. Lusterko jest całe, proszę, ile jest jeszcze prześwitu? Rączka z tego, łapka z kamerki jest... Co mówisz? A możemy sobie pogadać, patrz, ty masz uchylone okno, ja to sobie uchylę okno i halo, Mirek, łapa, podajmy sobie łapę. O kurnia, ty masz trochę dalej, bo się musisz przez całą ciężarówkę przekabacić, nie? Dobra, się poustawiamy, ja sobie tu śmignę jeszcze jedną wizytówę. Jeszcze jedną wizytówę setu walnę. Akurat mamy taką podłą pogodę tutaj. Przynajmniej u mnie pada deszcz. W sensie w grze. Jeżeli jest dobra synchronizacja, to wszyscy mają podobną. Okej. Okay. Pofruniemy se tam. Zrobię jeszcze jedną focie. Ty, księżyc jest w ETS-ie. Od kiedy? Ja jebie. Tak, oczywiście. Oczywiście, że cały czas będę się droczył. Oczywiście, że tak. Taki ze mnie jest chłop. Raz, dwa... 3, 4, 5, 6, 7. Jednego brakuje. Jednej ciężarówki mi tu brakuje. Kogo nie ma? Dominika.pl nie ma. Ten chłop tutaj dzisiaj miał wiecznie jakieś przygody. Nie, jest Dominik.pl. Sorki, jest Dominik.pl. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No brakuje jednej ciężarówki. Pączek jedzie. Pączek? Ja. Nie wierzę. To jest ten pączek z tych pączków? Czy jakiś inny pączek? Odezwij się, pączek. Halo, halo, próba mikrofonu. No nie wierzę. No nie wierzę. Nie wierzę, po prostu nie wierzę.
pączysz to ty. No nie wierzę, po prostu nie wierzę. No niewiarygodne. Ale żeś mnie zaskoczył teraz. Serio. To jest największa niespodzianka tego dnia. Jak na razie i póki co. I nie zapowiada się, żeby była większa. O. Na litość boską. Pączek, ale ty tak na koniec sesji trafiłeś. W sumie. To nie robimy jeszcze jednego kursu? Jak chcecie, to możemy zrobić jakiś króciutki kurs jeszcze, tylko będziecie musieli poczekać, aż coś z tego miejsca wybiorę. Słuchajcie, kierowcy, jak chcecie jeszcze jeden kursik, to dajcie po trąbach. To robimy jeszcze jeden kursik. To dajcie mi czas. Ja podjadę tutaj pod marker, zobaczę, co z tego miejsca jest do wzięcia i zrobimy jeszcze jeden kursik. Ja informacyjnie tylko mówię, że jedno miejsce na sesji się zwolni, ponieważ ja muszę uciekać, mam prywatne plany. Rozumiem, Miruś, dziękuję, że byłeś. Także moi drodzy... Dzięki, Mirek. Pan... Niestety za chwilę Farosz umie fałpie. A, kolędę chłop ma. No, to dzisiaj hej kolęda. Pączuś, nie smutaj, zrobimy sobie kiedyś taką sesyjkę. Znowuż z Mirkiem, z tobą, z ekipą, z chłopakami. Znowu się zgadamy. Nie smutaj, wszystko będzie dobrze. Ciesz się chwilą. Dla ciebie przygotuję trasę bez GPS-u, ty poprowadzisz. Mirek, nie zrobisz mi tego, ty małpo zielono. Co za chłop. On... Bajo! Bajo! Nie zrobi mi tego. Ja sobie zrobię tutaj, słuchajcie, można oszukać jazdę bez GPS-u. Przecież istnieje dla ETS-a i ATS-a coś takiego jak telemetria. Skąd chłop będzie wiedział, że ja tej telemetrii w tle używam? Nie będzie wiedział. Wychujam go. Ma chłopa na kanale i jeszcze go nie... Słuchajcie, no oszukam go, nie? Czekajcie, tak to zrobię. Rynek przesyłek. Tak, żeby z tej bazy coś było do wzięcia. Co my tutaj mamy? Koparę mamy na 1000 km. Kurde, mam nadzieję, że chłopaki mają na tyle mocne ciężarówki, że ogarną tą koparę. Weźmiemy sobie, słuchajcie... No nie wiem. Tak jakiś krótszy, nie? Nisko podwoziowa czarnego Millera. Taką krótszą naczepę weźmiemy w miarę. Tu jest długa, tu są wszystko longi. No tą czy osiówkę taką krótszą weźmiemy. Mam nadzieję, że dadzą radę. Słuchajcie, ladies and gentlemen, sytuacja wygląda następująco. Wziąłem towar, który, czy też ładunek, który raczej jest pod mocne ciężarówki. Więc, no cóż, nie będzie lekko, ale liczę na waszą pełną sprytność i że dacie radę. Także ja już jadę podpiąć sobie ten ładunek i Xarxen, wycofaj troszeczkę, bo ja tutaj mam ten ładunek pod ten. Ja już go podpinam i będziecie mogli go sobie za chwileczkę też przyjąć ode mnie. Będziemy targać Volvo. Oczywiście też jest opcja taka, że każdy może jakiś... Co? Chciałeś targać Volvo? Pączek się cieszy. Volvo będziemy targać, nie, bo ja tu widzę stojącą lokomotywę i myślałem... Nie! Nie, Pączek, lokomotywę nie. Znaczy, ja tutaj nie miałem lokomotywy chyba do wyboru. Nie wiem, już... Nie, może była? Nie wiem. Jejku, źle podjechałem. Co za chłop?
Totalnie źle podjechałem. O co ja tutaj uderzyłem? Przecież tu niczego nie ma. Jesteśmy na bezkolizyjnym. Teraz dobrze podjechałem. Dobra, ja mam ładunek podpięty, jak chcecie, to możecie go brać. A jeżeli na przykład uznajecie, że macie ciężarówkę no za słabą pod ten ładunek, no to wybierzcie sobie jakikolwiek inny ładunek, no. Tak ostatecznie. Dobra, ja sobie tutaj jeszcze jakoś spróbuję wycofać. Ja mam bana 500 ileś kucy i... Ja wiem, chyba sobie poradzę, nie, z tym ładunkiem. Czekajcie, bo tam chłop coś podpina. Dobra, bo nie chcę mu przeszkadzać tym ładunkiem, nie chcę mu w kabinę wjeżdżać. Trochę zamieszania tutaj się teraz zrobiło, ale ogarniemy. Dobra, może ja wyjadę w ogóle z tej bazy, tam stanę gdzieś już przy wyjeździe, żeby tutaj nikogo nie blokować. Tu sobie stanę, o. O, przy wyjeździe sobie stanę. A potem tam chłopy za mną sznurem. O, proszę bardzo. W taki sposób to rozwiążemy. Pączek tam zawraca. Okej. Słuchajcie, macie tam na tyle miejsca, żeby tam pomanewrować? Czy brakuje wam miejsca? To ewentualnie... Jakby na przykład kilka ciężarówek tam wycofało jeszcze głębiej. Tak, żeby tam panowie mieli po prostu miejsce do podpięcia tych naczep. No bo ja tutaj mam już drogę tylko, no. Będę ształował drogę. Trafik potem tutaj się zatrzyma i ani nie wjedziemy, ani nie wyjedziemy. Pączysz, podpinasz ładunek? Aha, okej, dobra. Dobra, widzę. Moi drodzy, jak jesteście gotowi, dajcie po trąbach. Słyszałem tylko dwie trąby. I titek. Dobra, kto nie ma trąby, po titku też może być. O kurde. Zapomniałem, że nie każdy może mieć trąby poinstalowane. Dobra, moi drodzy, szybka klarowność logistyczna, jak to będzie wyglądać. Wyjeżdżamy z Rumunii, jedziemy na Koszyce, jedziemy na Kraków do Katowic, moi drodzy. Czyli właściwie wracamy do Polski. Tylko jechaliśmy z Warszawy, a teraz jedziemy do Mła. Wracamy do Katowic, moi drodzy. No to powolutku będziemy i dup w tą ciężarówkę. A to jest trafiku ciężarówka, z tego co ja widzę chyba, nie? Nie, to jest Mati Football. Mati Football, nowy gość na sesji. Okej, okay, wykręcę. Czy ten znak pociągnę ze sobą? Pociągnę. Mati Football, ogarnij sobie szybciutko ładunek i tak powolutku my pojedziemy i dołącz do nas, dobrze? Dla wszystkich nowych na sesji, ogarnijcie sobie ten ładunek, przejmijcie na hoście ten mój. Tak by było wskazane. Oczywiście możecie opcjonalnie wziąć swój. No i zapraszamy tutaj do konwoju. No bo jak sesję opuścił Mirek, no to już jest sesja chyba z powrotem zajęta. Dobra. Wracam do środka. Moi drodzy, i powolutku pojedziemy, tak żeby tam osoby, które dopiero się podpinały, no miały szansę nas dogonić. Nie wiem, czy będę zmieniał ten... Kurczę. Może zmienię? Tylko tak muszę to zrobić naprawdę bardzo zwinnie i szybko. Wiecie, o co chodzi? O czas. Dobra, cyk, poszło. Udało się, zwinnie i szybko. Dobra, moi drodzy, powolutku, aleluja i do przodu. Kto oglądał Potop, mój ulubiony film, bo ja z Częstochowy. No, Potop to... Chciał, nie chciał, to... Nawet jakbym Potopu nie chciał oglądać, to musiałem.
Czy znów jest was komplet WB na konwoju? Raper, czekaj, zaraz spojrzę, ale żeby spojrzeć, to ja muszę zatrzymać się wóz. No niestety, inaczej nie mogę tego zrobić w locie. Jest jeszcze jedna wolna sesyjka. Jest jeszcze jedno miejsce. Mati Football jeszcze nie podpiął się w ogóle, w nic. Tutaj Dominik, widzę, ma olej. Tutaj Xarxen, systemy kominowe. Mati Football jeszcze niczego nie podpiął. Jest jeszcze jedno wolne miejsce. No ale tak jak mówię, każdy, kto teraz wbije na sesję, no to po prostu będzie musiał wykazać się pełno sprytem i nas po prostu gonić, nie? Bo już jest godzina 14. Ja mam dzisiaj czas, też ograniczony. Nie mogę dzisiaj siedzieć do 16. Bo po prostu nie mogę, bo też mam swoje prywatne plany. I chciałbym po prostu tam do tych Katowic dojechać, nie? Także ten, kto dołączy, to musi wykazać się pełnosprytem. Podpina ładunek i ewentualnie robi szybką podróż do miejsca, gdzie albo my do niego dojeżdżamy, albo właśnie przez niego przejeżdżaliśmy i albo nas dogoni, albo gdzieś tam przed nami się zrespi i będzie na nas czekał. Także to już naprawdę ja liczę na waszą pełnosprytność, Bo nic innego mi nie zostaje, jak liczyć na waszą pełnosprytność. A wy jesteście, że tak powiem, tutaj ogarnięci, więc dacie sobie radę. Ponczuś, miałeś trudno wbić na sesję, czy od razu wbiłeś? To znaczy, jak powiedziałeś dopiero, że sesja jest z ruchem i z opcjonalnymi modami, to dopiero wtedy mi się sesja pokazała, a tak nie widziałem w ogóle sesji. To są bardzo cenne informacje, które teraz powiedziałeś. Czyli muszę was na początku też informować, bo otworzyłeś sesję, a nie wspomniałeś wcześniej właśnie... Tak, dokładnie, nie wspomniałeś wcześniej, że co masz powłączone i dlatego tej sesji nie było widać. To znaczy ja powiedziałem, ale już później. Słuchajcie, musimy się tutaj umówić. Dokładnie, dopiero wtedy później ją zobaczyłem i jak już dobiłem, to już była pełna. A to ja sobie teraz dałem sprawę z tego, że my musimy tutaj wprowadzić jakąś standaryzację tych naszych połączeń. Że pewne funkcje muszą być włączone. Nie wiem, może ja to na wizytówkę będę wklejał, co jest włączone, a co jest wyłączone. Na tą wizytówkę zastępczą, która zawsze jest po czekalni. Wiecie co, wstępnie to ja umawiam się z wami tak, że opcjonalne mody są włączone, opcjonalne mody, i trafik. No i to są jedyne dwie rzeczy, które są włączone u mnie, nie? No wiadomo, tam takie rzeczy jak strefy bezkolizyjne, to tam jest chyba z automatu to. Chyba jak się je chce wyłączyć, to trzeba zaznaczyć ptaszka, żeby one były wyłączone. Tam są pewne rzeczy zautomatyzowane i jeżeli ich nie chcesz, to wtedy tam zaznaczasz ptaszkiem. Ale na przykład opcjonalne mody, jeżeli ktoś z was ma na przykład mod na HUD, nie? I chce go sobie zastosować, to czemu nie? Ja nie widzę problemu. Ja go tutaj nie mam, ale wy jak chcecie, to możecie go sobie mieć. To jest mod opcjonalny, nie? Chyba na takiej zasadzie. Chociaż powiem wam szczerze, sam nie wiem jak to do końca działa, bo na tyle, na ile ja jeżdżę z tymi, na tyle, ile ja jeżdżę tutaj z widzami na konwoju, to też jeszcze nie mam takiego sprawdzonego szablonu, jaki to by był najlepszy na te połączenia. Modyfikacji staram się nie używać ze względu na was. Opcjonalnie je włączyłem, jakby ktoś chciał, żeby go nie ograniczać, czemu miałbym to niby robić. Także jest tak jak jest. Dobra, moi drodzy, rozwiniemy prędkość do co najmniej tych 80, chociaż chyba będzie mi ciężko, bo to ładunek jednak jest ciężki, ta kopara. Ja tutaj widzę 74 i nie huhu, szybciej nie mogę. 74 i ten man coś mi szybciej nie chce jechać. Nie mogę go, 75, z łaską Bożą, 76. Może do 80 uda mi się go zapiąć. Nie wiem jak to będzie wyglądać, może. Kto mnie tutaj wyprzedza tak bezczelnie? Co za chłop? To jest Pączek pewnie. Krepelek jedzie. Patrz go. Patrz krepla. Patrz go. To ci wąsiaty krepel,
Słuchajcie, no co za chłop? Patrzcie, jak poszedł. Jak dzik w żołędzie. Jest miejsce czy pełen konwój? Przed chwileczką, jak patrzałem, no to było jeszcze wolne miejsce. Moi drodzy, ja nie jestem w stanie wam tak w locie to powiedzieć, ze względu na to, że ja bym musiał co chwilkę zatrzymywać, żeby wam o tym mówić, czy jest pełna sesja, czy nie. Po prostu sprawdzajcie, czy można dołączyć, nie? Jeżeli jest pełna sesja, no to nie można dołączyć, no. Ja bym musiał teraz wejść w... No tutaj na mapie nie ma takich informacji, czy jest pełna sesja. Ewentualnie gdzie tutaj mogę zobaczyć, czy jest pełna sesja? Sarksen 11 był niepołączony, ale Dawid wbił za Sarksena, więc jest opcja, że... Kurczę, brakuje mi tu takiej informacji o stanie sesji podczas jazdy, żebym się nie musiał zatrzymywać i mówić za każdym razem, czy jest sesja pełna, czy nie. Brakuje mi tutaj takiej informacji. Może gdzieś jest, a ja przeoczyłem. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź. No trzymam się prawej strony, trzymam się prawej strony. Daj mnie tutaj osobówką z... Co za buc! Zjedź w prawo. Ja pierdzielę, jaki ten trafik jest tępy. Masakra. O, trafik tutaj kompletnie nie widzi tych naszych ciężarówek. Kompletnie. Pączek easy. Boże, z takim refleksem i pytaniem to powodzenia życzę w dołączaniu. Z takim refleksem? No moi drodzy, no musicie po prostu na bieżąco sobie sprawdzać, jak chcecie dołączyć do sesji, bo ja naprawdę nie mam tutaj podglądu, ja bym musiał co chwilkę się zatrzymywać, żeby tam sprawdzać przez menu. O, widzicie, jaki tutaj. Zatrzymaj się, by uzyskać dostęp do menu. A tam jest, na tej belce. Tu mi brakuje, tu takich informacji. Gdzieś na mapie powinno być czy coś, informacja o sesji, czy jest pełna, czy nie jest pełna. A nie, że ja się muszę zatrzymywać. Ja to powinienem móc w locie sobie sprawdzić. A nie mam nigdzie takich informacji. Na mapie nie ma takich informacji. Też na mapie nie wszystkich widać, nie? Czasami jest tak, że jak jedzie jeden za drugim i chcesz nawet te ciężarówki policzyć, to nie jesteś w stanie, bo niki na siebie nachodzą, nie? Ja niestety muszę już iść, opuścić sesję. Okej, no rozumiem, no każdy ma tam jakieś swoje prywatne plany. Ja też dzisiaj nie mogę dłużej siedzieć, na przykład do 16, nie? Tak jak wczoraj siedziałem do 16. No też mam popołudniowe plany, wiadomo, o co chodzi. No każdy jest tyle, ile może i jest, jeśli może. Jeżeli chce i jeżeli ma taki pobożny kaprys. Pobożne życzenie. Dzięki za spotkanie. Ja muszę uciekać, bo idę zjeść obiad. Idę na Kleksa do kina. Ha, kurde. Proszę mnie tutaj nie grzać z tym Kleksem. W ogóle mnie nie słychać. A ty jedziesz w konwoju i cię nie słychać? Czy jak? To może... Może masz coś z mikrofonem? Może mikrofon nie masz połączony jako... Jako, nie wiem, domyślne urządzenie albo coś. Cholera to wie. Takie rzeczy po aktualizacjach Windowsa lubią się dziać, że masz ustawiony mikrofon jako mikrofon, po aktualizacji Windowsa, dziękuję, do widzenia, masz jakiś mikrofon inny podpięty, albo masz na domyślnie, który nie identyfikuje ci twojego mikrofonu i trzeba tam wejść i w ustawieniach wskazać mikrofon, który używasz. Jaką kierownicę masz? Fanateka. Znaczy to na pytanie pod tytułem jaką masz kierownicę nie da się też odpowiedzieć jednoznacznie, bo okej, mogę powiedzieć zestaw Fanateka, no ale w zestaw wchodzi i teraz litania, nie? Co wchodzi w ten zestaw? Jak powiesz na przykład Logitech G29, to wiadomo co i jak, ale no, w przypadku Fanateka, no ty sobie sam kompletujesz wszystko. Osobno bazę, osobno kierownicę. Hub, jak chcesz sobie kupić, to sobie kupujesz. Hydrołapę, lewarek skrzyni biegów.
Pedałów tam chyba też masz trzy rodzaje. Ogólnie rzecz biorąc, na Discordzie możesz zobaczyć mój setup. Dokładny. Hades Phoenix. Super się was słucha. No dziękuję, bardzo mi miło. To wszystko zależy od tego też, jakie wy mi tutaj tematy zarzucicie. O czym my tutaj rozmawiamy, nie? No bardzo dużo zależy też od was. Od tematyki, którą wy tutaj wrzucicie. Czy to komedia? Ale co? Co czy to komedia? Pełnymi zdaniami. O co pytasz? Co ma być komedią? Ach. Siemka, zmieniłeś fotel? Jak tak, to na jaki? Pozdrawiam z mroźnych Suwałk. Tak, zmieniłem fotel z Quersusa na Quersusa. Tamten Quersus, którego miałem wcześniej, poszedł do córki, ponieważ no kompletnie się jej rozleciał ten Diablo Chairs, którego miałem kiedyś tutaj, ten czerwono-czarny. No to pokazywałem wam na zdjęciach, jak ten fotel wyglądał, na którym z live'ów wam pokazywałem, jak on wyglądał po 4 latach. No totalnie się rozłuszczył, ale żeby tylko się rozłuszczył, zaczął skrzypieć jak stary tapczan, nie? Także jak córka tam w pokoju siedziała na tym fotelu i czy się przykręciła na lewo czy na prawo, to ja tutaj ją słyszałem, nie? Także no się rozkraczył totalnie, więc tamten fotel poszedł, papa. Ona dostała tego mojego poprzedniego Quersusa, który też już zdążył popękać przez te 2 lata, co ja z niego korzystałem. No i żeby teraz już nie pękał, to wziąłem sobie z materiału. No właściwie to jest mój prezent gwiazdkowy. Ja sobie tylko troszeczkę dołożyłem do tego prezentu gwiazdkowego i sobie kupiłem ten fotel. A myślę sobie, jak mają, na przykład jak mam dostawać jakieś takie dziwne rzeczy, to coś konkretnego wolę, nie? I ten już jest z materiału i dlatego też ja na przyszłość wam radzę, jeżeli chcecie oczywiście skorzystać z mojej porady, jak będziecie kupować kiedykolwiek fotel gamingowy, niezależnie od jakiej firmy, bo ja już mam 7 fotel, i wszystkie te, a z różnych firm fotele miałem. Jeżeli chcesz kupić sobie fotel gamingowy i chcesz go mieć na lata, nie kupuj z tych cholernych ekoskór. To po 2 latach wygląda już na popękane, wygląda to paskudnie, to się zaczyna łuszczyć, no i tak dalej, i tak dalej. Najlepiej taki, no z normalnego materiału. A są takie. Ja na takim siedzę. Chociaż to nie jest akurat taki gamingowo-biurowy. Ale świetnie, no, na razie się sprawdza. Świadomy konsument, 9,50 zł. A jak już jesteśmy przy fotelach, jaka jest główna różnica pomiędzy tym fotelem, który masz teraz, a poprzednim z perspektywy pośladków? Jak byś mógł opowiedzieć? Bardzo dbam o swoją pupcię i zależy mi na optymalnym wyborze. Otóż widzisz, świadomy konsumencie, bardzo mnie to cieszy, że o to pytasz. Różnica jest taka, że to jest pierwszy fotel gamingowy, którego mam, że możesz sobie siedzisko odsunąć od oparcia tyle, ile ty potrzebujesz. Jest taki dodatkowy wichajster pod fotelem, którego ciągniesz do góry i regulujesz sobie po prostu odległość tego siedziska od oparcia. Jeżeli na przykład jesteś osobą wysoką i potrzebujesz mieć nogi oparte aż do samych kolan na tym siedzisku, czy żeby ci po prostu te nogi do kolan spoczywały tutaj do końca siedziska, to możesz bez żadnego problemu to wyregulować. Ja mam 1,78 m i mam tak, że po prostu mam te siedzisko do samych kolan tutaj, nie? I na to też się zwraca uwagę, na przykład przy fotelach w samochodzie, nie? Są nawet marki, są samochody, gdzie na przykład niemieckie marki to często mają stosowane, że jak masz to siedzisko, to wysuwasz sobie do przodu z tego siedziska albo wsuwasz właśnie przedłużenie tego siedziska. Bo jeżeli na przykład robisz długie trasy, no to dobrze by było, żeby nogi w całości, a nie żeby noga ci zwisała gdzieś tam z tego fotela. No i to jest dla tych ludzi bardzo ważne, nie? No i tutaj ten fotel to ma. To jest pierwszy fotel gamingowy, który ma taką opcję. Ja nigdy wcześniej z takim czymś się nie spotkałem.
Poza tym, tak samo jak tamten Quersus, jest z pianki, a nie gąbki, co to też jest okurwieńczo ważne, bo gąbka po iluś latach się wysiaduje, a pianka nie. I to jest też mega ważne. Z czego to jest zrobione, nie? Także no, jeżeli dbasz o swoją dupcię, jeżeli dbasz i lubisz mieć na przykład, no, siedzisko do samych kolan, no to wtedy jeden, rozumiesz, suw z tego wichajsta spod spodu i chłopie, masz po prostu, no, długie siedzisko. Jak chcesz mieć krótkie, robisz sobie krótkie. Na przykład siedzisz z kimś na fotelu, w sensie na zmianę, masz siostrę mniejszą, czy tam brata, on jest na przykład, nie wiem, niższy, no to wiesz, on sobie robi krótkie siedzisko, ty sobie robisz długie siedzisko, bez żadnego problemu, nie? I każdy będzie zadowolony z jednego fotela. No i ten zagłówek, no i co mi się tutaj bardzo podoba, to to, że nie ma tych pierdolonych gąbek, nie? To, co fotele gamingowe mają na gąb, na tych, na gumkach, że albo na lędźwia, albo tutaj z tyłu, te gumki się naciągają po roku, po półtora roku, te gumki to już wyglądają jak szmaty do podłogi, ponaciągane to będzie to musiał odpróć, zainstalować nową. Ja wam pokazywałem na live'ie tydzień temu, czy na tym sylwestrowym wam pokazywałem. To był jeszcze chyba ostatni live w zeszłym roku. Wam pokazywałem, jak wyglądała gumka z tych gąbek, które miałem, z tych poduszek, które miałem tutaj wysoko na ten, na kark. No te gąbki się po prostu, znaczy Jezus, nie gąbki, tylko te gumki się po prostu naciągają. Mi ta poduszka po prostu już sama zaczęła wylatywać do dupy. Żadnych poduszek, żadnych gumek, nic. Siedzisz po prostu na fotelu jak człowiek, regulujesz go sobie jak chcesz, no i tyle. Także no ja z perspektywy tych wszystkich foteli gamingowych, które miałem, no to odradzam, szczególnie tych wszystkich foteli gamingowych, tych skóropodobnych, jakieś tam, nie wiem co oni tam próbują nam wcisnąć, jakieś tam skaje, to nie oddycha, to pęka po dwóch latach. To ładnie wygląda w sklepie internetowym, to ładnie wygląda na obrazku, zanim kupicie, a potem dwa lata później ten fotel po prostu wygląda, no jakby do niego strzelano. W ogóle nie miałem zamiaru. Dobrze, że ciocia nie słyszy, bo jakby była blisko ciebie, to z chęcią poszłaby. Teraz kobieta zajęta, bo wybory samorządowe idą. No to życzę twojej cioci, no, powodzenia przy tych wyborach samorządowych oczywiście, jak najbardziej. Żeby ją wybrali ponownie. Jak dobra kobieta jest w tym, co robi, no to raczej chyba z tym nie będzie problemu, co? Ja za Ponczusiem sobie pojadę tutaj. O. Ponczuś włączył turbo odpierdalacz i zajewania, nie? Z tą koparą. Jaki ma stelaż na kierownicę? Bo chcę sobie kupić pod Fanateka. Myślałem nad NRL. No, ja mam właśnie ten NRL i polecam. Jestem z niego mega zadowolony. Czyli Next Level Racing. On jest naprawdę z bardzo grubego profilu, jest dobrze pospawany, jestem z niego mega, mega, mega zadowolony. Nie zmienię go na żaden inny. Można na niego wyskoczyć i on ci nawet nie drgnie. A ten poprzedni, który miałem prawie takiej samej konstrukcji, no to on był tak dobry pod te kierownice, wiesz, takie zabawkowe. Ale nawet pod Logitechiem mi już drgał tamten. Dlatego wymieniłem, bo konstrukcja mi odpowiada. Tamta konstrukcja była naprawdę fajna. Konstrukcja mi odpowiada, tylko że on był z cienkiego profilu. A tu już masz gruby profil, solidny. Ja wiem. On jest drogi jak kurwa mać, bo on kosztuje prawie 1000 zł. Ale uwierz mi, jest warty każdej złotówki. Chociaż jakbyś miał swoją własną spawarkę, jakbyś miał taki profil, popatrzałbyś na ten, sam by sobie dużo taniej pospawał, nie? Tak jak na przykład Simon tam sobie sam pospawał. Albert, 9 zł 50 groszy. Ostatnio zagiąłem typiarę w Avitexie.
Kupowałem sobie drożdżówkę i już wiedziałem, że zapyta, czy może być winna grosika. Zapytała. Powiedziałem, że nie, wysypałem przed nią 9 groszy i poprosiłem o wydanie 10 groszy. Wcięło ją. No cóż. To, co teraz napisałeś z tymi grosikami, przypomniało mi o strajku, znaczy to była taka zimna wojna pomiędzy zarządcą autostrad, tutaj na odcinku Kraków-Katowice, i dźwignięto opłaty motocyklistom. No i motocykliści się z Lekrza, że tak powiem, spistmistowali, czyli wkurwili. No i podjechał tam jeden motocyklista i tą całą należność za te emyto zapłacił w groszówkach. No a ta kobieta to musiała przeliczyć. I kiedy już myślała, że już okej, jeden taki but się trafił, który zapłacił całą kwotę w groszówkach, to podjechał następny motocyklista i co chwilkę tam podjeżdżali motocykliści i płacili całą tą należność w grosikach. No oczywiście ształ się porobił, to była taka i zimna wojna z tymi opłatami, no i to mi to właśnie tą sytuację przypomniało z tym grosikiem. Aczkolwiek ja robię coś takiego, że jak kobieta na przykład mi, kasjerka się zapyta, czy może być grosika dłużna, no to ja zawsze to olewam, nie? Tam, no czemu nie, nie? Okej, okay, spoko. No i te cenniki. Co, batonik nie kosztuje na przykład, no batonik, no akurat powiedziałem batonik, no ale to może być cokolwiek innego. Batonik, nie? Na przykład tam 4,99. A już by mogli do tych 5 zł zaokrąglić, nie? Żeby nie bawić się tymi groszówkami. No też ktoś powinien z tym zrobić porządek. Albert, 9,50 zł. Wujku, to jest mafia grosikowa, uwierz mi. Kiedyś widziałem kasjerkę ze swojego sklepu osiedlowego w banku. Myślisz, że nie wiem, dlaczego tam była? To oczywiste, że wpłacała na lokatę tą całą kwotę, która uzbierała z grosików. Nie, to nie tak, Albert. Tu chodzi o to, o takie podejście psychologiczne. To jest takie podejście marketingowe. Na przykład idziesz po batonika i on kosztuje 4,99, ale ty, wiesz, do ciebie pierwsze trafia to, że ten batonik kosztuje 4 zł. No to chuj z tym, że prawie 5. Ale twój bodziec wzrokowy widzi czwórkę na przodzie. On owszem kosztuje prawie 5 zł, ale ty... A, batonik 4 zł, to tyle mam. No ale... Wiesz, no bez grosika prawie 5. To jest takie zagranie psychologiczne, to jest taki czwany myk marketingowy. To naprawdę, to jest chujnia z grzybnią. To jest skurwysyństwo takie troszeczkę, no ale no niestety tak to działa. Wielu ludzi myśli, a no dobra, no czteropak, no tam no, nie kosztuje 8 zł z groszami, tylko kosztuje 7,99. No dobra, 7 zeta kosztuje, nie? Każdy na początek widzi tą cyferkę niżej. Że to jest 7, a nie 8, że to jest 4, a nie 5, że to jest... A tak naprawdę płacisz bez grosika właściwie tą kwotę wyżej, nie? Nie jest 5 na przodzie, tylko 4. Bez grosika. No okej, okay, ale 99 groszy. To jest taki zabieg marketingowy. Ja bym sobie życzył, żeby jakiś władny w tym kraju zrobił z tym kurwa porządek. Bardzo bym sobie życzył. Tylko, że jak znajdzie się jakiś władny, który zrobi z tym porządek, to uwierzcie mi, zaprawdę powiadam wam, on podźwiga te wszystkie ceny, zaokrągli je do góry. Stacji benzynowej potrzebuje. Moi drodzy, ja będę zatrzymywał się na najbliższej stacji benzynowej, jakby coś. Skręć w prawo. Okej. To jest właśnie to. To jest marketing, proszę państwa. Jesteś... Przychodzisz do domu, tam kupisz kilka produktów, nie? I mówisz, kurde, powinienem mieć na 5 kupionych produktach 3 zł więcej w portfelu. No ale nie mam, bo każdemu darowałem ten grosik i z 4 zł się okazało, że zapłaciłeś 5 zł, nie? Jednak. Ale i tak najgorsze metody robi żabka. No, ale to ja tam nie chcę oskarżać konkretną sieć, no. Każdy ma swoje metody na nasz portfel, nie? Każdy sklep, każdy ten. Troszeczkę tam porządku zapanowało, bo zrobili tam na przykład te promocje, że musi być podana cena z 30 ostatnich dni, no to tak już tak łatwo nie jest po prostu tak skreślić cenę
jakąś tam i na górze napisać tą normalną. 9 zł 50 groszy. Porządek to niech zrobią z oznaczaniem cen. Idzie się do Biedry, a najwyższa cena to ta, która obowiązuje przy zakupach 10 sztuk i wydaniu ponad 100 zł. No tam też paranoja. By się porządek przydał, no. Cena jednostkowa za produkt małym tak. Druczkiem. A wiesz, jakie jest największe tam skurwysyństwo w tej Biedronce? Nie wiem jak w każdej innej, bo ja słyszałem, że każda Biedronka tam ma swojego kierownika i tam każdy kierownik jest odpowiedzialny za swoją filię. Nawet są pewne rzeczy, które nie są jako ogólnosieciowe, chyba że tak są ci kierownicy szkoleni, że jest, nie? Ale stację benzynową tam widzę zaraz za tym zjazdem, więc ja tam będę zjeżdżał. Zjedź w prawo. Na przykład masz coś takiego, że masz jakiś produkt. Na przykład masz pączki lukrowane, nie? I one kosztują tam 4 zł. I masz cenę pączki 4 zł, nie? Ale na przykład przy tych pączkach lukrowanych leży na przykład pączek pudrowany i okazuje się nagle przy kasie, że ten pączek pudrowany jest droższy, a masz cennik tylko na pączki lukrowane. Ostatnio coś brałem z takich cukierków na święta. Były cukierki z wedla, nie? I wszystkie były, że to jest ogólnie, że to jest mieszanka wedlowska, nie? Ale obok zaraz były cukierki, które też można było, też były mieszanką Jezus, do czego ja tam się przytuliłem? Niby też było mieszanką wedlowską, ale już był cennik o 2 zł droższe na tych cukierkach, bo okazało się, że to jest mieszanka wedlowska, ale wagowo większa. Ale nie było dwóch cenników, że mieszanka wedlowska 200 gram i 400 gram, nie? Tylko mieszanka wedlowska. I kupuj. A potem przy kasie okazuje się, że owszem, ty kupiłeś mieszankę wedlowską, ale kurwa nie tą wagowo. Także dużo jest takich pułapek, naprawdę trzeba się pilnować. I tak jak tutaj spotkałem Katowice nocą, który on tam mówił na jednym live'ie, że widział, jak ja sprawdzałem paragon. Ja sprawdzam paragony, bo naprawdę idzie się naciąć na takie chwyty. Ja już nawet wiem, w którym supermarkecie jakie chwyty są robione, nie? Naprawdę ci się trzeba uważać, żeby nie być frajerem i nie płacić tych frycowych tam. Wszędzie. No wszędzie tylko czekają, jakby cię tutaj naciąć. To robię dwa cenniki. Mieszanka wydlowska 200 gram i mieszanka wydlowska 400 gram. Nie kurwa, mieszanka wydlowska. W kartonie wszystko najebane, a tam w jednym kartonie były paczki 200 gram i 400 gram. Jedna cena. Dobra, niech Dawid przejedzie. O, Dawid mi mruga. Dzięki, Dawid. I podziękowanie takie, jakie Mirek dzisiaj zrobił. Robi się kierunkowskazem szybko lewa, prawa, lewo, prawa. Tak się robi podziękowania, a nie światłami awaryjnymi. No do świateł awaryjnych jest... Światła awaryjne służą czemuś innemu. Dominik Raczyński. 10 zł. U mnie jest tak zimno, że aż termometr walił w okno i błagał o jakiegoś grzańca i ciepły koc. U nas jest skromnie, minus 2 stopnie. Rano jak wstałem i patrzałem na termometr, to było minus 2 stopnie. Teraz patrzę, też jest minus 2,2. Jak i na jednym termometrze, tak i na drugim termometrze, bo jedno okno mam na inną stronę, drugie okno mam na jeszcze inną stronę. Także czy z tej strony, czy z tamtej strony, oba termometry pokazały minus 2 stopnie. Śniegu trochę napruszyło. Ja pamiętam na nocnym live'ie wam powiedziałem, że u nas nic ze śniegu nie spadło. Ja skończyłem live'a, patrzę biało za oknem. Także podczas live'a, kiedy ja dla was streamowałem, troszeczkę śniegu nasypało. No ale to ja tego nie byłem świadomy, bo ja po prostu mam tutaj okno zasłonięte. No i tyle. Osoba zarządzająca Biedronkami w swojej filii to dyrektor. Okej, no niech będzie dyrektor, no dyrektor, kierownik. To już nie ma znaczenia, nie? Ale znaczenie ma to, że po prostu stosują jakieś tam dziwne myki, które nie do końca mi osobiście się podobają. No zawsze wiesz, jak coś ci się nie podoba w danym sklepie, możesz iść do innego.
Proste. Co sądzisz o tym, że Polska zamknęła Ukraińczykom granice? Nie mam na ten temat zdania. Nie znam dokładnej genezy tej decyzji. Co tam dokładnie? Znaczy, jeżeli chodzi tam o te... no to tam sprawa się ciągnie już od dłuższego czasu, nie? No i liczę na to, że rząd w końcu to ogarnie, nie? Że dojdzie do porozumienia, jak i z jedną, tak i z drugą stroną. Z tego co ja wiem, to Unia Europejska też na nas naciska, nie? Żeby z tym zrobić porządek. Ale ogólnie nie mam na ten temat zdania, natomiast słyszałem, że słusznie to zostało zrobione, ponieważ, no cóż, miało być przewożone na przykład na danym aucie to i to, oni otwierają auto, a tam samochody. Kurwa, no samochody po prostu, no jak samochody? Na liście przewozowym jest zupełnie coś innego. Oni tam auta mieli, nie? Po co, skąd, jak, skąd te auta, czy legalne, czy nielegalne? Takie rzeczy się działy. Także no, jeden taki przypadek, drugi taki przypadek, trzeci taki przypadek, plus ta cała afera z tymi pszenicami, nie pszenicami. No, słuchajcie, no, trzeba to wszystko jakoś podomykać po prostu politycznie, tak żeby to wszystko miało ręce i nogi, nie? Tutaj to akurat niestety trafiło też na taki okres wyborów w Polsce, zmieniał się rząd. No ale no cóż, no z drugiej strony, słuchajcie... Nowy rząd postanowił zrobić w pierwszej kolejności porządek z telewizją publiczną, no a gdzieś tam ta najważniejsza sprawa została gdzieś tam na boku, nie? No właśnie, no moim zdaniem troszeczkę priorytety im się pomieszały, no ale liczę na to, że jednak te priorytety im się jakoś inaczej zaczną układać. No ważniejsze było przejąć telewizję, no teraz w tym momencie. Oczywiście to gdzieś tam jest punktem, który trzeba też rozwiązać, no ale... To mi się tak przypomina z decyzją studia SE Software, że w update 1.49 największym, najważniejszym update'em na prośbę wszystkich graczy jest wdrożenie Księżyca. Także no, tak jakby po prostu o nic ważniejszego i lepszego gracze nie prosili od lat. No to dla mnie to jest taka sama paranoja po prostu. Taki absurd. Ale to tylko i wyłącznie dla mnie. Ja tutaj mówię o swoich odczuciach z tego, żeby tutaj... No wiadomo, ja tutaj nie jestem wyrocznią i możecie się ze mną nie zgadzać, no. Ale dla mnie to jest porównywalne. No po prostu są priorytety, które trzeba sobie jakoś inaczej poustawiać, no. Załatwiać to, co jest naprawdę pilniejsze. U mnie jest 10 aktualnie. Okej. Okay. Wszak nielegalnym jest to, aby pieniądze niszczyć, mimo iż są przecież nasze. Co? Katowice nocą. 9 zł 50 groszy. Na Witosa w Biedronce wchujatną jak Zorro. No jasne. Jak coś jest w Edce promocyjnej, to tam nigdy tego na sklepie nie mają, a jak czegoś nie ma w Edce w promocji, to wtedy to jest na sklepie w promce. Poj ebanie z poplątaniem. No ja to też już zauważyłem. Tam naprawdę trzeba tak uważać. Tam naprawdę trzeba tak uważać, że hej. No ale to ja już tam mam swoją opinię i swoje zdanie na ten temat. No po prostu trzeba uważać, no. Bo widać, u mnie pada śnieg. O, mnie już nasypało. Wszyscy gadacie, że promo i ile kosztuje... Co? Wy wszyscy gadacie, że promo... I ile kosztuje, a każdy kupuje? No panie kierowco! No panie kierowco! To było chamskie i ryk video i to pójdzie na stop chama. To było bezczelne, chamskie i zuchwałe. No spowolnił mnie w pizdu, ja musiałem wyhamować. Witam, Boguś! Dzień dobry! Witamy w naszej bajce! Nie wiem czemu, ale patrzcie, teraz się wymienili koledzy z branży. Ten cysterną na prawo, ten mi się wcisnął. Pomiędzy mnie a Pączka. Pączek,
Czujesz się jajem? Powtórz proszę. Czy czujesz się jajem? To co ten chuj z trafika między nami robi? I to bezczelnie, Robson. Lama dla kierowcy. Rozumiem, że masz ten Near Wheels Stand 2 bez kółek? Jezus, ja miałem tutaj kółka, ale ja te kółka wymontowałem z tego stelaża. Ja wymontowałem kółka i dałem sobie normalne, dałem sobie łapki. Kółka wymontowałem dlatego, żeby mi to nie jeździło, a stelaż jest ciężki i te kółka są potrzebne po to, żeby go, wiesz, przesuwać. Tylko że ja zrobiłem taki myk, wkręciłem tam normalne łapki. I na te łapki, ja te łapki po prostu podfilcowałem. I to, że ja mam panele tutaj podłogowe w tym pokoju, to ja po prostu, wiesz, przesuwam. Ten filc jest taki ślizgi i on zastępuje mi kółka, które to kółka nie niszczą mi tych paneli podłogowych, ale też jednak podkładka filcowa robi większy opór od kółka, nie? Ja sobie na filcu przesuwam po tych panelach podłogowych, dosuwam do biurka, i też mi ten, no nie wiem, no tak nawet gdybym nie miał dosunięte do biurka, to też by mi nie odjeżdżał ten stelaż, bo on naprawdę jest ciężki. No tutaj jest gruby profil, więc on fajnie trzyma, nie? Przygotuj się do skrętu w prawo. Aczkolwiek pamiętam, że kółka tutaj miałem do tego, tylko że możesz nie stosować tych kółek. Skręć w prawo. Mam cztery razy łapę mam, nie? Ciekawe, czy kasy samoobsługowe też tak kantują jak na kasach zwykłych. Wiesz co, ja teraz nie wiem, jak to jest na tych kasach samoobsługowych z tymi kartami, bo na przykład jak kasjerka cię kasuje, to ty możesz byle kiedy pokazać tą kartę, że masz, nie? Tą kartę stałego klienta, tą, nie wiem, w Biedronce, no to tam jest ta karta Biedronka i tak dalej, nie? Stawiasz smartfona i tam ci szczytuje ten kod QR, ale na przykład jak to działa przy kasach samoobsługowych, czy ten kod możesz też czytać byle kiedy, czy jak to tam ci nalicza, to nie wiem, jak to tutaj to działa, aczkolwiek no ja rzadko kiedy idę na kasy samoobsługowe. Skręć w prawo. Znaczy często kupuję coś płacąc bezgotówkowo, ale akurat w Biedronce zawsze płacę gotówkowo. Pomału już nudne jest to z tym memowaniem tego księżyca. No, sorry, Mat32. Obiecuję, że będę więcej. Super, że dalej nagrywasz. Oglądałem cię jeszcze w gimnazjum, a dzisiaj kończę studia. Pamiętam, jak rodzice mi dawali szlabany nawet nie na kompa, tylko na wujka, bohuna, bo się nie uczyłem, tylko cię oglądałem, haha. Nieposionym, hehe. No cóż, co ja mogę powiedzieć? Jeżeli byłem obiektem, przez który ty miałeś gorsze oceny w szkole, no to bardzo mi przykro z tego powodu. Ale mam nadzieję, że teraz już jest wszystko w porządku i że ci już nikt szlabanu nie da na mnie. Szlaban na wujka bohuna. Ja pierdzielę. To tak jak kiedy za dawnych czasów, jeszcze jak ja byłem dzieciakiem, to był szlaban na MTV. A oglądaliśmy z bracikami MTV. To był szlaban na MTV. Ale szlaban na wujka bohuna? Pierwszy raz słyszę o czymś takim. O, shit. Eko z tym, że kiedyś MTV, to było MTV, nie to co dzisiaj. No. To tak jak kiedyś wujek Bohun, to był wujek Bohun, a nie to co kurwa dzisiaj. Kurwa, kiedyś to było, a nie to co dziś. No. $4.99 dalej wygląda taniej niż 5 zł. Otóż to, Rafał. No dlatego, tak jak mówiliśmy wcześniej, no to jest zagranie marketingowe, nie? Twoje oko widzi czwórkę na przodzie. Ale teoretycznie ty wydajesz 5 zł, a jeszcze często mówisz, a to już tego grosika pani nie musi wydawać, nie?
Ja na przykład ja tak robię, nie? Nie musi pani tych grosików wydawać. Ja nie mam problemu. Aha, zawsze na promo kupuję. Trzeba umieć czytać do kiedy i tak dalej. I mieć apkę na dany produkt. Na jeden produkt wchodzi na przykład dwa produkty. Oglądałem kiedyś taki materiał. Na czym to było? Gdzieś tam po prostu na tych platformy Discovery, gdzie właśnie pokazywali takich łowców promocji. Ale to było chyba w Ameryce, to ich pokazywali. Tam są ludzie w Ameryce, którzy żyją kurwa z tych talonów promocyjnych i którzy żyją z tych promocji. Są ludzie, którzy na przykład, jak ty się tutaj fascynujesz ciężarówką, nie? Czy transportem, to jest twoja pasja, to tam w USA są ludzie, którzy pasjonują się tym, żeby jak najtaniej żyć i żyją z tych talonów, promocji i na przykład idą kupić tam jeden proszek, dostaną talon tam na przykład do zrealizowania też tam w jakimś tym i oni tylko tym się zajmują. Jak ja oglądałem ten program, tak mimo woli, bo on w kuchni po prostu, żona go tam puściła i on sobie tam leciał w tle, a myśmy tam robili różne rzeczy w kuchni, no to jak tak zwracałem uwagę, ja mówię, ja pierdzielę, to jest aż niesamowite, jakiego zajoba trzeba mieć do takiego stopnia i słuchajcie, oni tam naprawdę byli w stanie wydać no grosze na miesięczne wydatki, żyjąc na tych różnych promkach, mając właśnie te apki, mając te bony, te gazetki. I ten Amerykanin jeden pokazał, popatrzcie ile ja tutaj mam tego w tej spiżarni. I on tam na przykład kupując tam 30 proszków do prania, dostał talon na przykład na ileś tam jeszcze dolarów promocji, czy tam kupon do wykorzystania, czy tam voucher. I wiecie, no miał zapieprzone, on musiał kupić tam 50 tych proszków, żeby dostać ten voucher, ale mówi, no on ma już te proszki na 2 lata i on już proszków nie będzie potrzebował na 2 lata, nie? A za to dostał jeszcze voucher do wykorzystania w tym sklepie na coś innego. I oni tam łączą, kombinują, robią jakieś kombosy z tym. I robili potem takie, rozumiecie, akcje przy kasie i wygrała ta osoba, która za pełen koszyk, tam musiało być konkretnie ileś produktów, za pełen koszyk zapłaciła jak najmniej gotówki. To oni jak wyciągali te vouchery, te bony, to oni to normalnie pęczkami wyciągali. Tak jak ty idziesz na przykład z portfelem, to oni szli z saszetką, żeby te papierzyska, te kupony, te vouchery tej kasjerce dawać, nie? I oni tam mają pierdolca, co niektórzy na tym punkcie. To jest ich taka życiowa pasja, oni tym się właśnie zajmują. Jak najmniej wydać gotówki w skali miesiąca na utrzymanie, nie? No słuchajcie, no można i tak, ale ja nie widziałem ani nie słyszałem o czymś takim w żadnym innym kraju, tylko w USA, nie? Że tam po prostu takie coś jest tak jakby możliwe, tak jakby oni po prostu tam tylko w tym kraju takie coś. Może to gdzieś też jest w innych krajach, ale stricte to był program amerykański, nie? Na swój sposób fascynujące. To są ludzie, którzy, słuchajcie, no są mega obrotni, bo oni wiedzą gdzie, co, w jakim sklepie tam, wiecie, nie? A my tutaj na przykład w Polsce co? Na przykład kiedyś, bardzo dawno temu, no też kupowaliśmy, jechaliśmy na przykład tam gdzieś do jakiegoś sklepu, poza miastem, bo tam coś było taniej o parę groszy. Ja mówię, po chuj my tam jedziemy? Przecież słuchaj, my tam kupimy to i to, nie wiem, parę groszy taniej, ale przepłacimy ten produkt, a mało tego, spalimy jeszcze paliwo i stracimy czas na to, że tam w ogóle dojedziemy, kiedy mamy inne sklepy bliżej, nie? To ja mówię, to co zaoszczędzisz, to spalisz na paliwie, że tam dojedziesz, albo ten czas jest niezapłacony, który tam stracimy i przy okazji, jak tam już jesteśmy, to kupujemy inne rzeczy, no to kupisz taniej w promocji, a tutaj przepłacisz. Bez sensu. I tak olaliśmy to i przestaliśmy na te wszelakie promocje patrzeć. Teraz na przykład u nas na tej osiedlowej Biedronce była promocja na mleko. Kurwa, przez 2 dni mleka nie było w Biedronce. Bo ludzie się rzucili na mleko, te takie UHT w kartonikach, jakby nigdy w życiu mleka nie pili, albo jakby pili tylko mleko. Jak ja wchodziłem do tej Biedronki, to widziałem faceta, który do swojego samochodu wnosił 2 takie wielkie zgrzewki tego mleka. Bo było tańsze o parę groszy, nie? Ja przychodzę po te mleko, już nie ma mleka. Taka babka tam wykładała, tylko sprzątała te kartony z tych. Ja mówię, proszę pani, nie ma już mleka? Już kupili, spóźnił się pan. Ja mówię, za darmo je rozdajecie dzisiaj czy coś? Nie, była promocja tam o kilka groszy na kartoniku. No fajnie,
Musiałem lecieć do innego sklepu po mleko. No, słuchajcie, no to tak to działa, nie? No tak to działa, no. Siemanko, uszanowanko, jak tam u ciebie? A dziękuję, wszystko w porządku. A u ciebie jak tam? Mam nadzieję, że wszystko okej, Beata. Te promocje to są czasami poje. Ja uważam, że ludzie są poje, a nie te promocje. No wiesz, promocje są różne. Tylko teraz, wiesz, wszystko zależy od tego, czy ty się dasz za tą promocję naciąć, czy nie. Czy promocja faktycznie, czy weźmiesz sobie pod genezę tą promocję i ona faktycznie jest promocją. Chociaż teraz, słuchajcie, te UOKiki, to wszystko dzisiaj no, działa, nie? To dzisiaj jest mniej tych takich, kuźwa, jakichś typowych oszustw niż kiedyś, nie? Ja nie mówię, że nie ma ich w ogóle, ale są. Ale też dużo się polepszyło pod tym kątem. A po prostu te sklepy są sprawdzane, nie? Czy tam influencerzy są sprawdzani, czy nie robią jakiegoś kolejnego skamu, czy coś. To tam wystarczy tylko jedne słówko szepnąć do UOKiku i UOKik już znowu sprawdza, nie? Także zobaczcie sobie, jak na przykład UOKik się wziął za influencerów, bo były tam różne sprzedaży, jakichś pastów wybielających zęby, jakichś zegarków za ciężkie pieniądze, a dużo taniej. Czy tam jakieś tam, słuchajcie, jakieś tam pasy masażowe, które miały odchudzać, czy tam, Jezus, co tam było promowane, nie? Czy chociażby jakieś skiny do gier komputerowych, czy coś. Ile było takich, kurde, skamów, czy jakichś jeszcze innych podrób, nie? Że no, albo kup ten produkt i dostaniesz to i to. A w tym produkcie okazuje się, że dobrze, no dostałeś to i to. Ale to i to było kupione na AliExpress za jakieś śmieszne pieniądze od Chińczyka, nie? A to miało być takie klasy pro, takie miało to być pro. Produkt miał być, wiesz, górnolotnej jakości. A tu ciul, wielkie dwa bąbelki. No i zobaczcie. Pokończyły się te skamy. Ja już dawno nie słyszałem ani od Konopskiego, ani od kogo ja tam jeszcze słucham. Influencer coś tam, news i co tam jeszcze słucham. Rewo słuchałem, ale przestałem go słuchać, bo przestałem go słuchać ze swoich prywatnych poczynań. Zresztą, no moim zdaniem Rewo strasznie obniżył loty. No Wardęga już nie robi takich tych. Wardęgi, no Wardęga robi tam live'y, no ale to ja go nie odsłuchuję tych live'ów. No to właściwie Konopski został z takich komentarzy, nie? Jeszcze Spiśliński był, ale Spiśliński to coś mało tam komentuje ostatnio. Innych nie oglądam, nie wiem. Może są tam jeszcze jakieś komentarze, ale nie oglądam. No ale no nie słyszy się o tych skamach, nie? Nikt się nie odważy już teraz sprzedawać jakichś tam skamerskich produktów. No już zauważyli, że ludzie takie rzeczy wychwytują, że są na to wyczuleni i tak dalej. Też na przykład współpracę. I nie wiem, czy jakiś influencer teraz odważy się nie zaznaczyć współpracy. No nie wiem, czy się ktoś odważy. No jeżeli ktoś ma świńską odwagę, albo nie ogląda i nie zdaje sobie sprawy z tego, co się dzieje na polskim YouTubie, może przed chwileczką wyszedł spod kamienia, cholera wie, no to ludzie to zaraz, widzowie są też czujni, nie? I to widzowie na przykład, hej, nie oznaczyłeś współpracy, albo hej, reklamujesz skam, nie? Czy coś w tym stylu. A że no tutaj też jakiś influencer, że się wyczulili na to, ale też, no widzowie, wy, odbiorcy, jesteście też na to wyczuleni. I dobrze, kurwa. Nie bardzo dobrze. Wujku, kiedy modelarstwo? W najbliższym, ale bliżej nieokreślonym czasie. W sensie nie wiem, kiedy mi się to uda nagrać. Na chwilę obecną nie mogę ze względu na stan zdrowia moich rąk. Otóż mam pewien problem dermatologiczny i muszę go wyleczyć. I dopiero wtedy wezmę się za modelarstwo. Żeby wam nie pokazywać moich dłoni w takim stanie. Bo mam ręce popękane, jakby mnie kurwa ktoś żyletką pociął. Nie wiem, brakuje mi tam jakiejś witaminy. Poszedłem do lekarza, przepisał mi tam jakieś, kurwa, olejki wiesiołkowe, jakieś pierdoły, że mam to zażywać, jakieś tam witaminy mi dał. No ale jak na razie ja to żyle pieroństwo i nie widzę żadnych efektów.
Zaraz się kończy czas na tacho? Nas tacho nie interesuje w tej grze. Jakie tacho? No właśnie w tej grze nawet tacho nie ma. Tutaj temu widzowi, który się pytał, co takiego interesującego jest w tej grze, no to zapomniałem mu jeszcze oprócz powiedzieć tego, że tutaj też nie ma żadnej ekonomii właściwie w tej grze, to też nie ma żadnego tachografu. Ale kurwa, za to księżyc jest. Z pozdrowieniami dla Maca. Często jest tak, że ludzie kupują na ślepo jedzenie na promocji, a potem wyrzucają, bo nie są w stanie przejeść i tracą na tym. No też no, bardzo słuszna uwaga. Chwyciłeś komara za jaja w rękawicy bokserskiej, nie? A wezmę to, bo to taniej tam o parę groszy, teraz jest promka. Wsadzę do lodówki, 2 tygodnie później, no dobra, data ważności minęła, to już jest niejadalne. Albo po prostu to już same wzięło i zgerowało. No tak też to właśnie, też to tak czasami właśnie bywa. I coś zaoszczędził, gówno zaoszczędził. Boś kupił taniej, nawet do lodówki, jak kiedyś się zje, no to ci się przeterminowało i w sumie kupiłeś to, sklep pozbył się problemu, a tyś tego i tak nie zdążył zjeść, bo to się przeterminowało. Gry nie słychać? Niemożliwością jest, widzę na OBS-ie, że leci ścieżka z gry. Wstrzyma muzykę. Wyłączę kierunek. Normalnie jest interakcja na dźwięk w grze, na OBS-ie. Tak, nie słychać dźwięku z gry. Gry nie słychać, czyli ciężarówki? Jak to jest możliwe? Czy ktoś może to potwierdzić, że faktycznie nie słychać ciężarówki? No bo na OBS-ie ja tutaj widzę, że wszystkie statystyki są ok. Serio nie słyszycie ciężarówki? Ona jest tak dobrze wyciszona w środku, słuchajcie. W końcu to jest man. Ha! Słychać. No właśnie. Ktoś mnie tutaj wciula robi. Zaraz poleci timeout. Już widzę na OBS-ie, że wszystko jest ok. Nawet jak tutaj sprawdzałem na ten reakcję OBS-u na dźwięk przerywacza czy coś. Normalnie OBS świeci mi słupki. Dobrze słychać. Jest dźwięk. Słychać. Ja słyszę. No to ktoś tam chyba ma problemy ze słuchem. Ja już zauważyłem nie jeden raz takie coś na, nie tylko u mnie na live'ie, że na przykład ktoś wejdzie i napisze, że dźwięku nie słychać, tego nie ma. YouTuber, streamer się zastanawia, kurwa, co jest grane, nie? I szuka problemu, a to jest zwykły trolling, nie? Jakby nie było te ciężarówki słychać, to już by dawno, podejrzewam, większość widzów by mi to napisała. Że słabo słychać? Słychać, ludzie. Aha, ja słyszę. Beata pisze, słychać, że słychać. No. Ja też nie chcę tutaj dawać, słuchajcie, tej ciężarówki nie wiadomo jak głośno, bo tu nie o to chodzi, żebym ja przekrzykiwał się tutaj z tą ciężarówką, nie? Żebym ja tutaj krzyczał nad tą ciężarówkę. Poza tym też zdajcie sobie sprawę z tego, że te ciężarówki dzisiaj to nie są stare Jelcze i stary. To nie jest tak, że musicie w zatyczkach jeździć, we frupach, w stoperach, w tych ciężarówkach. Te ciężarówki naprawdę są świetnie w środku wyciszone, te kabiny. To nie chodzi o to dzisiaj, że ty wejdziesz do nowej Scanii i ty ją musisz słychać tak jak z dawnych czasów, latach 90., 80., jak się jeździło starem, nie? Albo Jelczem. To są naprawdę mega komfortowe, świetnie, dobrze wyciszone kabiny. No i znowu deszcz. To już drugi podczas dzisiejszego spotkania. No i drodzy, tak patrzę nerwowo na to, ile my tam jeszcze mamy do celu. Mamy 165 km, bo już się zbliża 15, a ja tak na maksa dzisiaj, naprawdę na maksa, tak górnolotnie do 15.20 mogę. Bo mamy plany dzisiaj na popołudnie i nie mogę po prostu dłużej. Słychać, ale ja też wolałbym głośniej. No to ja mogę tutaj na OBS-ie ewentualnie o 2 decybele podbić, ale nic więcej nie dam głośniej. Bo potem ja będę musiał krzyczeć do mikrofonu. Dałem wam o 2 decybele głośniej.
Na samym OBS-ie. 2 decybelki poszły do góry. Teraz akurat fajnie ten man się męczy pod tą górkę, pod te wzniesienie, bo ładunek mam dla niego za ciężki. Znaczy za ciężki. Może nie, że za ciężki, ale po prostu ciężki mam ładunek, tak? Z tymi koparkami. Pączek tak wybrał. Jakby coś, to będzie na Pączka. W końcu sesja jest nazwana Krepel. To znaczy się, że Krepel wybierał ten ładunek. Jakby coś, będzie na niego. Nie odzywa się, chyba nie słyszę. Sam raz. Mój tata jeździ manem. Słyszę. Pączek, wiesz, dlaczego ty jedziesz przede mną? No nie. Bo mam cię na oku. Muszę cię widzieć, czy nie zbliżasz się do moich baków. Chociaż słuchajcie, Pączek obiecał w tym roku się zmienić. Ale i tak nie widzisz paliwa w mojej. Pączek obiecał w tym roku się zmienić i on chce rozdawać paliwo w tym roku. Wujku, mam dziwny problem. Kupiłem sobie ostatnio na Steamie Dylc Wielton i od tamtej pory wszystkie naczepy w grze to są wywrotki Wieltona. W trafiku żadna ciężarówka nie ma innej, na przykład firanki czy chłodni. Wiesz, co robić? Nie. Nie wiem, dlaczego tak masz. Ja mam różne naczepy, nie tylko Wieltonki. Wiesz co? Spróbuj odhaczyć te DLC w tym spisie DLC, bo tam możesz sobie DLC podhaczać, które ma być aktywne, a które nie. Weź sobie, aktywuj te DLC, załatuj grę, no nie wiem, i potem weź sobie jakąś wywrotkę i załaduj z powrotem te DLC. Może tam się kuźwa coś zawiesiło u ciebie w tym skrypcie. Ja mam normalnie i Wieltonki, i różne mam te wywrotki. Chociaż tak szczerze mówiąc, nie zwróciłem uwagę na trafik, z jakimi wywrotkami jeździ. Tak szczerze mówiąc, tak... Po prostu nie rzuciło mi się to w oczy, z czym trafik jeździ. Ale na przykład teraz, jak przed live'em wybierałem ładunek, to widziałem właśnie wywrotki i były różne. Były Wieltonki i tam jeszcze były inne. Natomiast no, trafik to nie zdążyłem zauważyć. Nie przyglądałem się trafikowi, jakie on tam ma. Uwaga, moi drodzy, bo ja szybko będę starał się włączyć dzień. Mam nadzieję, że mi się to uda zrobić szybko i sprawnie w locie. Bo wiecie, jak się włącza konsolę w locie, to tracicie na tą krótką chwilę panowanie nad ciężarówką. Dla tych, którzy nie wiedzą, którzy nie używają konsoli. W momencie, kiedy włączysz tą konsolę, no to w tym momencie tracisz panowanie nad ciężarówką. I nawet słyszycie, czy też słyszeliście, że w momencie, kiedy przez tyldę włączyłem tą konsolę, to było wycie silnika, że on tam wchodzi na te wyższe obroty. Także zrób tak jak, no bo tylko to mi przychodzi do głowy. Tylko to mi przychodzi do głowy. Nie wiem, co tam jeszcze można, Michał, by było innego zrobić. 9 złotych 50 groszy. Oto nie wiedziałem, że można dezaktywować dylc. Można. Spróbuję potem, bo mnie już coś trafia. Bo raz czy drugi spoko, ale jak wszystkie ciężarówki trafik mają wywrotki i jak ja mogę podpiąć tylko wywrotkę, to już aż się grać odechciewa. Możesz na Steamie deaktywować DLC. Tam wchodzisz... Już nie pamiętam dokładnie, jak się to robi, ale tam masz wszystkie DLC i masz takie zielone ptaszki. I ty na to klikasz i włączasz i wyłączasz. Aktywujesz i deaktywujesz dane DLC. Jest taka opcja. Ja tak kiedyś zrobiłem, łohoho, jaki czas temu, bardzo dawno temu, bo od tamtej pory nie miałem powodu to włączać i wyłączać. Ale też już nie pamiętam, po co ja to robiłem. Nie pamiętam, po co ja to robiłem. Ale pamiętam, że robiłem. Normalnie możesz w każdej chwili DLC włączyć i wyłączyć. Pączek się zmienił w tym roku. Teraz już nadzieniem paliwa. No wiesz co?
Nie no, Pączek postanowił rozdawać w tym roku paliwo, a nie kraść. Wczoraj ja zajumałem paliwo Bogusiowi. Ale nawet się chłop nie skapnął. Zjedź w lewo. A coś mu tam nie pasowało, coś tego. To była opłata za pomoc. Ale oni rojbrują. W momencie, kiedy ja wam pokazuję mapę, to oni widzicie, co robią, nie? Oni rojbrują wtedy. Patrzą na live'a u mnie i widzą, że jak ja nie widzę, to oni wtedy rojbrują. I albo mnie gdzieś tam na linki chcą zahaczyć, gdzieś tam mnie wywieźć, albo jeszcze jakieś inne rzeczy. No, polują na mnie. Ja też mam wszystkie DLC. Jaki był najgorszy symulator, w który kiedykolwiek grałeś? Jeżeli chodzi o symulatory, które były według mnie najgorsze... Nie wiem, kurde, bym się musiał zastanowić, no Real Farm na pewno. Poroplotek. 9 zł 50 groszy. Klopsiku kochany, a czy planujesz na jakimś live z ETS w tym roku pojeździć na Promoc Classic? To nowy projekt od Promoc, który wyszedł na święta i zawiera dawne tereny sprzed DLC i innych dodatków. Super sprawa, polecam. Nie wiem, nie postanowiłem jeszcze nic w tej sprawie. Ja widziałem ten Promoc Classic, tak przeczytałem, co on takiego wnosi, albo raczej co redukuje. I właściwie nie poukładałem sobie głowy pod ten Promoc Classic, tak szczerze mówiąc. Przyjąłem do wiadomości, wiem, że on jest, ale tak między prawdą a Bogiem i prawdą pomiędzy mną a wami, nie układałem sobie w ogóle w żaden sposób głowy do tego projektu. W sensie wiem, że jest, ale nic nie postanowiłem w stosunku co do niego. Także to jest moja oficjalna odpowiedź na chwilę obecną. Nie mówię, że go nie zaadoptuję, ale też nie mówię, że go zaadoptuję. Także nie wiem jeszcze, co postanowię. Muszę się na spokojnie nad kubkiem kawy nad tym skupić i przemyśleć to sobie. Może tak, może nie. Nie wiem jeszcze. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, aczkolwiek bardzo mądre i fajne pytanie zadałeś, bo jest to opcja, nad którą warto się też zastanowić, nie? Symulator żula, no tak, przypomniało mi się to, gdzie tam się rzucało gołębiami w tych żuli i rozmawiało się, kuźwa... Cześć Boguś! Cześć żuwaczy szmaty! Cześć! Siemanko Boguś, witam! No faktycznie tam się rozmawiało z wózkiem sklepowym. Ja dziwny był to był symulator. Niestety nie mam pojazdu. Czy ja ciebie dobrze zrozumiałem, że ty nie masz pojazdu? Znaczy naczepy, 30 km do końca. Nie wiem, czy to się opłaca. No moi drodzy, ja mam jeszcze 16 minut i ja uciekam. No tutaj 15.03 mi jeden zegar pokazuje, drugi 15.04. No do 15.20 max dzisiaj mogę, no niestety. No faktycznie ten symulator żula był taki dziwny. Nie no, ja koniem samym pojadę z wami. Okej. Ja mam łuszczycę, twoje dłonie na pewno nie będą nikomu przeszkadzać. Oj, jak już zrobiłem Fiata, jak już składałem to, co niektórzy mnie się pytali, gdzie mam rękawiczki. Ja powiedziałem, ja w rękawiczkach nie będę robił modelarstwa. Przecież chyba bym mnie pierą strzelił. Ja muszę czuć model, to co dotykam, to co robię, ja to muszę czuć pod opuszkiem palca. Żadne rękawiczki. No way, u mnie czegoś takiego nie będzie. I się wzięły, i się chłopaki zjechały. Chłopaki z trafiku. Tak się dogadali. Chyba się Polczka wystraszyli. No, to chyba moja wina. Jak twoja wina? Przecież ciebie tutaj nie ma. Dobra. Za przejściem stoję i
blokuje spider pas ruchu. Nie, no to gdzie ty stoisz, a gdzie te ciężarówki były? No to trzeba pasać streamera krótko i na temat. Nie, no to w ogóle tak to działa, jak to działa. Uwaga, bo będę z trzeciego pasa, skrajnie lewego na prawy zjeżdżał. Strąbili mnie. No dobra, należało mi się. Kto takie rzeczy robi w realu? Kto takie rzeczy robi w realu? A tylko WB taki łoś jeden takie rzeczy tutaj robi. Nie, gadzina na mnie wjechała. Aha, gadzina na ciebie wjechała. Okej. No tak, tutaj jest jeden chłop, co się nazwał gadzina. No tak. Trąbi, warczy, słychać kierunki. Czy planujesz przetestować Bear Simulator? Oj, to już jest któreś pytanie o ten Bear Simulator. Tam jest ten symulator tego browaru, nie? Nie wiem. Jakoś mi to nie ciągnie, kurczę, piórko. Poza tym ja mam tam kilka tych pozycji do czwartkowych obiadów, do playlisty Hit czy Kit. Nie wiem, kiedy się za to w ogóle wezmę. No nie wiem, kiedy się za to wezmę. Ale jest jedna pozycja, z której chyba zrezygnuję w czwartkowych obiadach i to jest chyba ten train... Ojejku, Boguś tutaj... Boguś się oszalał? Co za chłop? On tu prawie ślizgiem, bokiem tutaj prawie w te skrzyżowanie wlazł. Niecodzienny widok. Chłopco szaleje. No tak się dryptuje koniem. Ha! Co za chłop? Tylko żebyś ty nie przekombinował z tym driftowaniem. Trzymaj się prawej strony, a następnie... Żeby tu jakąś ciężarówkę nie trzeba było z nieba zbierać. Bo wtedy będę na ciebie musiał nałożyć bana. A tego bym naprawdę nie chciał. Czy planujesz przetestować... A, to już czytałem. A tam symulator kozy to dopiero były jaja. A, to ja tylko widziałem. Na jednym live'ie to tylko tak... Powtórz. Skręć w prawo. Boguś, śmiałem się, że sorry za brak kierunku, ale nie pamiętam, czy się na klawiaturze włącza. O, ja też nie pamiętam, ja mam to wszystko na manetkach. Dobra, oddajemy ładunek. No budź się, myszko, ze snu. 15:08, super. W roztodnym czasie udało nam się zrobić dwa fajne, słuchajcie, z Polski na Rumunię i z Rumunii z powrotem na Polskę. Dobra, tutaj Dominik się rozładuje. Ja sobie tutaj też wjadę. Kto to tam jest dokładnie? Dominik.pl. A Dominik.pl ma tutaj dzisiaj jakieś te problemy. On już nie pierwszy raz po prostu tak wziął i zniknął. Nie wiem, czy tam z internetem, czy co. Dobra. Ja sobie tutaj podjadę. Rozładuję się na szybko. Mam jeszcze te zielone polutko, mam. Dobra. Silnik stop. Naczepa poszła, rozprzęglanie. Statystyki klepnąć. Najważniejsze, że nie ma niczego na czerwono. Bezkolizyjnie udało się zajechać właściwie w dwie strony, przynajmniej w moim wykonaniu. I to jest super. Poroplotek. 9 złotych 50 groszy. To? Czy w ETS będzie coś w stylu odjazdu konturu mapy, tak jak było w ATS? Ale w ATS chyba też był objazd konturu, nie? Robiłem przecież... Znaczy w... Czekaj, czy w ETS będzie... Aha, czy w ETS będzie objazd konturu mapy? Nie wiem. Zastanawiam się nad tym, czy będzie. Nie wiem, czy będzie. Bo jeżeli miałoby być, no to tutaj to... To by był content chyba, kuźwa, na 30 odcinków, coś mi się wydaje. No, ta mapa tutaj już nie jest taka malutka w ETS-ie, co nie? W ATS-ie ile mi to odcinków zajęło? A ATS jeszcze, no, nie jest kompletny, nie? Ile tam stanów brakuje? No, nie wiem, na razie nie wiem. Poroplotku. Ja cię kręcę, gratuluję pomysłu.
Okej. Okay. Szanujemy to. Okej. Okay. Co na konsolę? ETS? ATS na konsolę? Nie liczyłbym na to, żeby było szybko. Może kiedyś zrobią. No, to nie jest całkowicie niewykluczone. Może kiedyś zrobią, ale... Coś tam już przebąkiwali, ale mi się to wydaje, że na chwilę obecną... To to jest takiej samej rangi jak z tym Eurocoachem, nie? Ale mi się chepie, tyle się powietrza nałykałem przez ponad 3 godziny gadania, że masakra. Michał, dziękuję. Ode mnie to już wszystko. Życzę miłego dnia. Ja dziękuję również, Michał. Jedni się żegnają, drudzy się witają. Aber oznacza niedźwiedzia. WB Aber oznacza bear. A ja przeczytałem bear, że piwo, nie? Nie bear, tylko nie bir, tylko... Znaczy nie bear, że niedźwiedź, tylko że piwo, nie? Ja tutaj też ten monitor mam tak oddalony od siebie i... Moi drodzy! Słuchajcie, bo widzę, że tutaj zmienił się skład. Jednak ja na wizytówkę tego materiału dam fociszę tego pierwszego składu, który tutaj był. Tak to będzie wyglądać, ale was sobie też tutaj ujmę na tym. Chyba, że zrobię kolaż. Albo zrobię kolaż? Spróbuję zrobić kolaż, może mi kolaż wyjdzie jakiś fajny. A tutaj jedni są ci, którzy byli, inni są nowi. No, kolaż można zrobić, tak będzie najbardziej sprawiedliwy. No, tylko czy mi się uda zrobić ten kolaż? Jest Polczek, Gadzina, Boguś, Dawid, Dominik.pl. Za mało nas tutaj jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Jeszcze jednej ciężarówki mi blokuje. Paul Siegi, zapraszamy tutaj do nas do szeregu. Chyba, że nie chcesz być na wizytówce, to daj, nie wiem, po trąbach. Paul Siegi, zapraszamy tutaj do nas na fociszę. Ustaw się tutaj gdzieś w szeregu. Ja spróbuję z tego zrobić kolaż. Dobra. Studio fotografii. Może się uda zrobić ładny kolaż z tego. W dwóch rządkach. O. Dobra. Tutaj jeszcze dostosujemy sobie tak, żeby te ciężarówki były... Co to teraz było? Cóż to teraz było? Na zdrowie, Boguś. A dziękuję. A ja ci życzę na szczęście. Masz dużo szczęścia, że ci życie nie rozerwało. No, właśnie miałem to dodać. Kurde, słońce nie chce świecić w tę stronę. Dobra, jakoś tak musimy se poradzić. Dobra, tutaj teraz tak, siła. Okej. Okay. Siła razy gwałt. Może się da z tego zrobić ładny kolaż. To muszę was tak dać do góry. Cyk. I cyk. I cyk. Moi mili, dziękuję za wspólny konwój. Tutaj co niektórzy przetrwali właściwie ze mną ponad 3 godziny. Także dziękuję wam wszystkim za miły, sympatyczny, dobrze zorganizowany konwój. Polecam się na przyszłość. Mam nadzieję, że ten konwój będziecie mile wspominać. No i że świetnie się bawiliście. Jeżeli świetnie się bawiliście, dajcie w trąby. We'll be right back.
Dobra, a teraz jeżeli źle się bawiliście, to dajcie mi w trąbę. Nie wiem niby jakby to mieli zrobić. Ale ja nie mogę być ciężarówki. Co ty nie możesz zrobić? Co ty nie możesz zrobić? Wyjść z ciężarówki przecież. Ale po co ci wychodzić z ciężarówki? Po prostu klikasz trąbę albo titek, jeśli nie masz trąby. Kamera 2, naciskasz i jesteś na zewnątrz. I jesteś za ciężarówką. Jak nie masz kamery 0. Dobra, moi drodzy. Mam nadzieję... No tak, ale mówiłeś, żeby wy dać, a nie zatrąbić. Aha, żeby mi dać w trąbę. Aha, jak się źle bawiliście. Oj, ty jeden, ja se ciebie zapamiętam. Znalazł się jeden, co chciał mi dać w trąbę, moi drodzy. Dobra, panowie, zamykam sesyjkę. Jeszcze raz dziękuję za wspólny konwój, dziękuję za wspólną zabawę. Polecam się oczywiście na przyszłość. No i mam nadzieję, że będziecie mile ten konwój wspominać. Życzę wam miłego popołudnia. No i nie zapomnijcie sobie tych tutaj... no, zielonych statystyk klepnąć, żeby wam doszło do waszych. Dobra, moi drodzy. Ja już zamykam tutaj hosta, posiedzę sobie z wami jeszcze te skromne 4 minuty, które mi zostały i po prostu uciekam, bo dzisiaj po południe mam już też rozplanowane jak Ignaś konwoje. Słuchajcie, zamknij sesyjkę. Czy na pewno? No tak, no. No i tutaj o tym im mówiłem, żeby sobie zaakceptowali postępy. No, moi drodzy, było naprawdę mega sympatycznie, mega fajnie. Ja również wam, moim widzom, dziękuję za kolejne wspaniałe spotkanie, za interakcje, za wszelakie formy wspierania kanału. Dziękuję tutaj jeszcze raz konwojentom za udział w tym konwoju. No i cóż, no, mam nadzieję, że spotkamy się za tydzień na kolejnych transmisjach na żywo. No i w czwartkowych spotkaniach, piątkowych spotkaniach, no nie wiem jeszcze jak to będzie z czasem, ale mam nadzieję, że czas się po prostu znajdzie. SQ chce za garaże. Mac, SQ chce, czy ty chcesz, żeby SQ chciał? Nie, no ale SQ1 się tylko zgłosił. Do soboty, ekipa, do zobaczenia. Do następnego, na razie. Paweł Nowak też będziesz miał. A co chciał Paweł Nowak? Nie wiem, nie zdążyłem zauważyć. Wujku, co sądzisz o The Walking Dead? 9 zł 50 groszy. Uwielbiam mieszanie białka z żółtkiem, zupy. Lubię mieszać zupę, najlepiej gęstą. Lubię mieszać makaron, bigos. Lubię mieszać kisiel i budyń, aż się zrobi kisielem. Lubię mieszać śmieci. Często mieszam różne stany, a ty? Dziwaku, to było dziwne. To faktycznie rozumiem, dlaczego nazwałeś się dziwak. No cóż, no, różne rzeczy różni ludzie lubią mieszać. Na przykład mam takiego kumpla, który smaruje musztardą banana. Ja bym się pożygał, no ale dla niego to jest super, nie? Albo serek topiony smaruje musztardą dodatkowo. Też bym się pożygał, ale dla niego to jest okej. Okay. Kto co lubi, to ja chcę. Kto komu zabroni? Nazwiska proszę, nie? No tak czy inaczej, różne są fanaberie i różne są smaki. Także jak lubisz mieszać zupę, no to nie zdziw się, jak się zesrasz po tym we wszystkich kolorach tęczy. Ale to już jest twój problem, że tak powiem. Dzięki za wsparcie. Moi drodzy, no cóż, i tą sensacyjną wiadomością będziemy kończyć te nasze dzisiejsze spotkanie. Jeszcze minutkę z wami. Do soboty. Goodbye. Powitać. Nie, no nie powitać, Bartosz. To już raczej pożegnać. Papa, fajny live. Dziękuję. Bardzo mi było miło. Janusz Beda, do następnego. Bajo, jajo, ba... Ja ci, kurwa, dam bajo, jajo. Adrian Ruszkiewicz, do następnego razu. Pozdro, do zobaczenia. Pierwszy raz na czas. Pierwszy raz na czas? No, od jakiegoś czasu chyba pierwszy raz na czas. No nie, no dzisiaj naprawdę, no obiecałem. Także dzisiaj na pewno na czas. Ale też fajnie się to, ta trasa fajnie trafiła, bo kurczę, nawet myślę sobie, ja troszeczkę żałowałem, że ta pierwsza moja typowana trasa na dzień dzisiejszy mi gdzieś, nie wiem, ona w jakiś mi sposób znikła, nie? Ja sobie ją po prostu ustawiłem,
Wyszedłem z gry, mówię, dobra, tą trasę sobie dzisiaj pojedziemy, był fajny ładunek, a ona mi znikła. Ale nie ma nic tego, co by na dobre nie wyszło, bo zdążyliśmy w rozsądnym czasie pojechać z Warszawy na Rumunię i wrócić z Rumunii do Katowic. Naprawdę fajnie się to udało i cały nasz dzisiejszy live był na zasadzie konwoju i to jest fajne, podobało mi się. Fajnie ogarnięci konwojenci dzisiaj byli, no i ogólnie nie było nawet żadnych takich kolizji ani sytuacji, że ktoś się zapadł pod ziemię. Ja tam miałem zderzenie z niewidzialną ścianą tylko raz, nie wiedzieć dlaczego, ale ogólnie było mega sympatycznie i fajnie. Super, będę mile wspominał te spotkanie. Moi drodzy, dziękuję Wam za dzisiaj, dziękuję, że byliście, dziękuję za wszelakie interakcje, dziękuję za wszelakie formy wspierania kanału i do zobaczenia, mam nadzieję, już czwartek, nie? Adam.pl 9 zł 50 groszy. Do zobaczenia, miłego popołudnia i tygodnia. Dziękuję Adam.pl, Tobie również miłego popołudnia. Moi drodzy, gdybyśmy się nie spotkali w czwartek, to spotkamy się w piątek. Ale jednak mam nadzieję, że na czwartek też uda mi się z Wami spotkać. A w weekend, no, weekendowe spotkania tradycyjnie, aczkolwiek na chwilę obecną sam jeszcze nie wiem co i jak. Muszę sobie do tego głowę poukładać. Życzę Wam znośnego tygodnia, do rychłego czwartku, no i bawcie się dobrze, jak najdalej do poniedziałku. Dziękuję za wszystko, do zobaczenia, trzymajcie się cieplutko, no i pa!